Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Ja jako były widzewiak zachęcam was wszystkich do słuchania tego radia. Pozdrawiam ze słonecznej Brandenburgii w Niemczech. Artur Wichniarek. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Hej widzewiacy, jako redakcja Radia Widzew chcemy wam życzyć wszystkiego widzewskiego pod nadchodzące święta oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku. Oby z awansem, trzymajcie się! No i witajcie ponownie po króciutkiej przerwie, godzina 21.01, zaczynamy audycję Pierwsza Liga Mistrzów, ostatnia audycja w roku 2020. Dzisiaj zgodnie z obietnicą będziemy podsumowywać wszystko to, co wydarzyło się w Fortuna Pierwszej Lidze właśnie w rundzie jesiennej w roku 2020. Obiecałem wam gościa na sam koniec. Gości na początku miało być dwóch, okazuje się, że będzie tylko jeden. Jest nim Szymon Janczyk z portalu weszło.com. Witam cię serdecznie, Szymonie. Wieczór wszystkim fanom Pierwszej Ligi. Jak tam się czujesz jako ponowny gość Radia Widzew? Bardzo dobrze, właśnie długo mnie nie było, właśnie się zastanawiałem, czy się obraziliście na mnie, czy o co chodzi. Wiesz, ja tak sobie spojrzałem, kiedy my razem byliśmy wspólnie w audycję. Pamiętam, że to było prześwietlenie Radomiaka Radom, no bo jak dobrze wiadomo, ty odnośnie Radomiaka to jesteś ekspert nad eksperty. I uważaj, to była data 20 sierpnia, także mamy 4 miesiące i 1 dzień, kiedy ponownie możemy się słyszeć. Ale co ciekawe, dzisiaj na pewno słyszymy się dużo lepiej. Pamiętam, że tamta audycja to był jeden wielki fuck-up techniczny i tam się mocno pościnało wszystko. Także dzisiaj już miejmy nadzieję, że będzie wszystko bardzo dobrze i będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. Oby, bo jest na pewno o czym. Mamy całą rundę do podsumowania, sporo się działo i sporo też myślę, że się dzieje już powoli zimą. No też tak sądzę, dokładnie. Jeszcze zanim przejdziemy do clou naszego programu, przypomnę, że poza playerem radia jesteśmy oczywiście na YouTubie. Wszystkie osoby, które są już tutaj, witam na czacie. Jeżeli będziecie również mieli pytania jakieś do Szymona, bo tak jak mówię, to jest ekspert pierwszoligowy, jesteście w stanie go poczytać na weszło.com. On teraz ruszył z takim fajnym projektem na zapleczu. Bardzo ciekawie się to czyta, także jeżeli macie pytania do Szymona, to jakieś najciekawsze będę się starał również zadać w dzisiejszej audycji, bo mamy naprawdę osobę, która dużo na ten temat wie. Zanim przejdziemy do głównej części audycji, to ja pozwolę sobie tylko jeszcze powiedzieć mniej więcej, jak ta pierwsza runda się zakończyła, jeżeli chodzi o kwestię tabeli. Większość drużyn rozegrało 17 spotkań. Z racji kłopotów z koronawirusem, no nie wszystkie drużyny miały taką możliwość. Akurat nasza łódzka drużyna, czyli Widzew, no rozegrała tych spotkań najmniej, bo 15. Te dwa ostatnie spotkania z Koroną oraz Odrą Opole nie doszły do skutku z racji zakażeń w Widzewie. Na pierwszym miejscu Brukbet Termalika Nieciecza, 42 punkty i już chyba z dużą albo nawet może gigantyczną przewagą nad drugą drużyną, czyli Łódzkim Klubem Sportowym. Tutaj punktów 32, ale pamiętajmy, jedno spotkanie mniej. Playoffy, czyli strefa barażowa. Trzeci Górnik Łęczna, czwarty Radomiak Radom, czyli drużyna bliska Szymonowi, a Arka Gdynia oraz Miedź Legnica. Tutaj odpowiednio 32, 30, 29 i 27 punktów. Na 18 miejscu tabelę zamyka Resowia. To jest jedna drużyna, która w tym momencie jest zagrożona spadkiem, jest w tej strefie spadkowej. Przypominam, że mamy tak ciekawy sezon, że spada aż jedna drużyna do klasy niżej. No i póki co na tym miejscu mamy drużynę Resowis. Szymon, jak ty się ogólnie zapatrujesz na samą tabelę? Czy jesteś zaskoczony takimi rozwiązaniami, jakie widzimy teraz? Zaskoczony jestem tym, że Widzew jest tak nisko, bo pamiętam, że jak my rozmawialiśmy przed sezonem, to typowałem, że Widzew będzie troszkę wyżej, gdzieś bliżej tych miejsc barażowych, co mnie jeszcze może zaskoczyć. No nie wiem, Radomiak też jest pewnie jakąś pozytywną niespodzianką, bo jednak czwarte miejsce i ta cała seria chyba 11 meczów bez porażki na sam koniec, nawet nie na sam koniec, tylko przez pół rundy, to też jest jakaś niespodzianka. Może to, że Miedź Legnica ma tak mało punktów, bo jednak no, licząc to, że ŁKS może wygrać, to jest zaległy mecz, no to ta strata będzie całkiem spora, a myślałem, że Miedź troszkę lepiej będzie punktować z trenerem Skrobaczem. A poza tym myślę, że raczej wszystko jest dość przewidywalne i raczej tak, jak się spodziewaliśmy.
Czyli mimo wszystko liczyłeś na to, że drużyna trenera Lewandowskiego tak mocno odpali i będzie jednym z głównych faworytów do awansu. Ja ci powiem tak, gdy wspomniałeś o Widzewie, o tym, że on jest nisko w tabeli. Pamiętasz, co ja mówiłem? Nie, żeby, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak żeśmy rozmawiali na temat prześwietlenia Radomiaka, wspominaliśmy ja o Widzewie, to o Radomiaku. I ja mówiłem, że ja będę zadowolony z pozycji 7-12, bo to ma być ten pierwszy sezon, kiedy Widzew ma mieć taki sezon bez presji, dopiero ma zbudować drużynę na następny sezon. I wiesz, co ci powiem? Nawet jeżeli my byśmy zagrali któreś z tych spotkań zaległych, nie wiem, nawet zrobić dwa remisy, to my byśmy byli w tym 7-12, więc ja akurat postawą Widzewa zaskoczony nie jestem, może inaczej miejscem, postawą troszkę bardziej, ale dużo wpływ na to miały te wszystkie zawirowania, jakie się niestety w klubie działy, ale o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Jak się umawialiśmy na audycję, ja ci powiedziałem, jaki jest mniej więcej zamysł tej audycji. Co dzisiaj będziemy chcieli zrobić? Mamy tabelę, mamy 18 drużyn i będziemy szli od dołu do góry, czyli poczynając od Resowi, przez Zagłębie Sosnowiec i tak dalej, Koronę Chrobry do ŁKS-u oraz Brugbet Termaliki. Mniej więcej porozmawiać o każdym klubie, dać parę zdań. Na koniec pewnie jakąś jedenastkę kolejki, chociaż wiem, że ty już swoją podałeś, no ale ja nie byłbym sobą, gdybym nie chciał z tym troszeczkę polemizować, bo to jest wiadome. Bo gdzieś tam mam swoje jakieś również typy i na pewno dwie pozycje będę mocno bronił, żeby jednak się zmieniły. No ale tak jak mówię, to o tym będziemy rozmawiać później. Także co? Zaczynamy od tej Resowi, Szymon. No sytuacja dosyć ciekawa, bo mamy tutaj Beniaminka Ligi, drużynę, która awansowała z drugiej ligi po barażach, pokonując w tym ostatnim finałowym spotkaniu po derbach Stal Rzeszów. Drużynę, która według mnie awansowała troszeczkę chyba na wyrost. Troszeczkę chyba za duże buty jest w tym momencie ta pierwsza liga i chyba nie do końca realne oczekiwania zarządu, który mamy w Rzeszowie. No nie, zdecydowanie bym powiedział, że nierealne, biorąc pod uwagę tę absurdalną karteczkę z celem awans do ekstraklasy, która zawisła w szatni. Myślę, że Rzeszów jest takim trochę klubem, który błądzi bez mapy, bo oni sami nie wiedzieli, czego chcą. To znaczy nie zrobili praktycznie żadnych wzmocnień poważnych na pierwszą ligę. A to nie jest tak, że bo wiele osób mówi, że Resowia to jest klub, który nie ma zbyt dużego budżetu. Ja powiem, że no nie do końca. Ja słyszałem, że Resowia ma całkiem niezły budżet, taki na poziomie, który pozwala stworzyć całkiem solidną kadrę. Myślę, że wyższy niż chociażby GKS Bełchatów to na pewno i GKS Jastrzębie. Może nawet wyższy niż Sandecja, która też ma pewne problemy. Więc nie jest do końca tak, że Resowi nie stać na wzmocnienia. Natomiast no, tam po prostu zawalono na etapie budowania kadry, a później było ciężko to naprawić, bo jeśli podkopuje się trenera co chwilę, no to no, wiadomo, że szatnia nie czuje się pewnie. Ta końcówka i to, że Radosław Mrożkowski też od razu wszedł jakby z buta i powiedział, że wszyscy się nie nadają praktycznie, no też myślę, że nie pomogło, bo tam można było coś więcej ugrać. Ten punkt z Radomiakiem to jest na pewno dla nich coś dużego, bo tego się nie spodziewali. Ale też no, wynika to w dużej mierze z nieskuteczności Radomiaka niż tego, że Resowia zagrała jakiś super mecz, więc raczej w ogóle Resowia punktowała tak, no raczej tak, kiedy komuś nie szło, a nie kiedy jej szło. No też tak, mam bardzo podobne zdanie co do ciebie. No ja to w ogóle jestem zaskoczony tym, co się stało na tej ławce trenerskiej. Szymon Grabowski, trener, który Resowie wyciągnął z jakichś głębokich otchłani, bo on zrobił z tą drużyną dwa awanse. Trener, który nie ma tej certyfikacji UEFA Pro, tylko UEFA A i on w tej pierwszej lidze bardzo opracował tylko dlatego, no bo zrobił ten awans. Resowia nie musiała szukać nowego trenera, no ale jest to trener, który ma pojęcie o drużynie. Zrobił awans na wiosnę 2020 do pierwszej ligi. Nie grając może ładnej piłki, oni tam mieli już wtedy dość duży kryzys, ale postanowiono jednak trenera zostawić. Dziwna zmiana na jeden dzień, gdzie przyszedł Jacek Trzeciak, no i ostatecznie summa summarum w końcu od 25 listopada jest trener Mroczkowski. Ja takie pytanie jeszcze odnośnie Resowi miałbym, czy ty w ogóle widzisz jakąś wizję dla tego klubu, co oni by chcieli zrobić na wiosnę? Nie widzę, bo jak patrzę na to, jak oni chcą wymienić kadrę, no nie wiem, czy Resowi jest aż tak bogata, żeby sobie pozwolić na wymianę tam 11 czy więcej zawodników, bo taka jest ta realna liczba osób, które mogą odejść z klubu, więc i też nie wiem kim, bo prawda jest taka, że no, kadrę budujesz raczej latem, wtedy masz zawodników na wolnym kontrakcie, wtedy jest spora liczba osób, która gdzieś szuka klubu, a zimą to są raczej uzupełnienia, a oni chcą robić trochę na odwrót. I nie wiem, czy oni zbiorą po prostu zawodników, którzy dadzą większą jakość niż ci, których chcą odpalić.
Wiem, że na pewno się Radosław Mroczkowski interesuje zawodnikami z Bełchatowa, co pewnie też by mu pomogło się utrzymać. Natomiast, no umówmy się, no GKS Bełchatów też ligi nie zawojuje. To jest takie troszkę budowanie na chwilkę, tak chybcikiem, a też prawda jest taka, że no raczej Rysowia się utrzyma, bo nie ukrywajmy, że jeśli GKS Bełchatów dalej tak będzie funkcjonował, to tej rundy albo nie skończy, albo skończy ją juniorami, a myślę, że na spokojnie da się ich wyprzedzić w takich okolicznościach, więc raczej bym tutaj na miejscu Rysowi poszedł w troszkę bardziej długofalowe budowanie niż taką wymianę połowy kadry. No właśnie o tym, co powiedziałeś teraz, chciałem wspomnieć, gdy będziemy mówić więcej o GKS-ie Bełchatów, ale może tak być, że runda wiosenna może być rundą o nic, bo drużyna GKS-u Bełchatów albo A nie wystartuje, albo tak jak powiedziałeś, dogra rundę juniorami, którzy no jakoś wybitnej tej formy sportowej, a szczególnie formy na pierwszą ligę i umiejętności nie mają, w związku z tym no ta drużyna po prostu spadnie niżej i pytanie, czy potem też wystartuje, jeżeli spadnie, to czy wystartuje w tej drugiej lidze i mówię, może dojść do tego, że będziemy mieli sezon, gdzie nikt nie spadnie po walce sportowej i drużyny po prostu z tego dołu tabeli będą budowały po prostu kadry na przyszły sezon. No, tak myślę, że może być i zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać. Jakby wszyscy wiedzieli, że GKS leci, to byłaby fantastyczna wiosna, bo pół ligi już by grało kompletnie o nic. No tak, no mówię, dopiero byśmy mieli. Ja się nie chcę mówić paździerzową ligę, ale naprawdę no, wyglądałoby to naprawdę no, lekko półśmiesznie. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Powiemy troszeczkę więcej przy GKS-ie Bełchatów. Kończymy tam adresowi. Szymon, przechodzimy sobie półeczkę wyżej. I mamy drużynę Zagłębia Sosnowiec. I ja ci powiem, że ja jestem niesamowicie zaskoczony postawą Zagłębia Sosnowiec jako drużyny, że ona skończyła po tych 17 spotkaniach na miejscu 17 notabene. Punktów zdobyła zaledwie 11. Tam również mieliśmy zmianę trenera, ponieważ w drużynie Zagłębia Sosnowiec przyszedł trener Moskal, który zastąpił Krzysztofa Dębka, o ile dobrze pamiętam, to chyba Łukasz Motusiak był parę dni trenerem, ale to wiadomo jako awaryjny, gdy było poszukiwanie tego prawidłowego, ale mówię, zastąpiony ogólnie Krzysztof Dębek. Dębek, który też długo nie popracował w tej drużynie Sosnowca, bo on był od maja 2020. I teraz tak, no co z tą drużyną jest, bo tam jest jednak mieszanina rutyny z młodością. Mamy Pawłowskiego, mamy Małeckiego, mamy tego Portugalczyka Gonzalo na szpicy. Zagłębie dobrze się pokazało na Widzewie, bo to spotkanie dosyć dobrze pamiętam, pomimo tego, że grali z przewagą jednego zawodnika, zdołali w pewnym momencie prowadzić, tam Widzew wyrównał ostatecznie, ale jako drużyna pojawili i pokazali się bardzo dobrze i to, że suma summarum oni kończą na 17 miejscu, to jest niespodzianka dosyć mocna i minus. Ja myślę, że jeśli chodzi o problem największy Zagłębia Sosnowiec, to jest taki, że to jest miejsce, w którym piłkarzom jest wygodnie. Może nie są tam jakieś niewyobrażalnie wielkie pensje, ale prawda jest taka, że można tam sobie znaleźć całkiem fajną przystań, troszkę pokopać, przecież na tym sezonie tam też była dość spora kolonia tych doświadczonych zawodników typu Połota czy Babiarz, którzy, no umówmy się, nie wnosili nic kompletnie do tej drużyny. Myślę, że teraz Szymon Pawłowski, no nie porównywałbym go aż tak do takiego paździerzu, natomiast to też nie jest piłkarz, który jakoś w tym sezonie się wywyższa ponad ligę, który ją przerasta, więc na pewno parę osób ma tam dość ciepły kącik, no nie wiem, Piotr Polczak też to nie jest zawodnik, który jakoś Bóg wie ile jakości wnosi do zespołu. Jest taka troszkę drużyna, która jest budowana co pół roku na nowo, no bo też te zmiany trenerów nie pomagają. Widzieliśmy, że Krzysztof Dębek miał jakiś pomysł, prowadził swoich zawodników, no i teraz nawet dzisiaj pisałem, że część z tych zawodników już jest na wylocie z klubu, bo przyszedł nowy trener. Nowak, Kiesa, Antonik między innymi, dokładnie, także no to jest rzecz dla mnie zupełnie niezrozumiała, tak samo jak chociażby Grudziński, no, a szczególnie Nowak i Antonik, no to są piłkarze, do których nie wiem, Antonik to on tam w Awarce Gdynia przecież jeszcze grał niedawno w Ekstraklasie, no sytuacja dla mnie niezrozumiała zupełnie. Bardziej mnie dziwi ten Olaf Nowak, bo szczerze mówiąc, tak nawet rozmawiałem ze znajomym i też się dziwił, bo patrzmy troszkę na wartość piłkarza. Mamy do wyboru to Gonzalo Gregorio, który no, nie zarobi na nim Zagłębie Sosnowiec prawdopodobnie ani złotówki. To jest praktycznie nierealne. Nie pamiętam zbyt wielu przykładów zagranicznych zawodników, którzy dawali pieniądze klubowi, no chyba, że to był jakiś Carlitos, no a to nie jest Carlitos. Więc mają do wyboru tego Gonzalo i mają do wyboru Olafa Nowaka, który wciąż jest dość młodym piłkarzem. No, 22 lata to nie jest jakiś zawodnik, z którego już nic nie można wycisnąć. Wiadomo, że za granicę nie wyjedzie, ale dobra runda w pierwszej lidze i możesz na nim zgarnąć troszkę pieniążków albo też ugrać jakieś dobre miejsce w tabeli.
więc tutaj na pewno pod tym względem się dziwię tej decyzji, że postawiono na Gonzalo, natomiast on też chyba będzie drugim napastnikiem, no bo wątpię, żeby w Sosnowcu zostali z samym Michałem Guralem i z Gonzalo Gregorio. Raczej pewnie będzie tam poszukiwanie nowego napastnika. Może tego Roka Sirka wezmę z Zagłębia Lubi. Być może, no tak, no jest to na pewno piłkarz, na którym warto gdzieś tam spojrzeć. Oni w tym sezonie wzięli Rubio z Krakowi na wypożyczenie, więc to taki podobny ruch był. No pewnie tak, dokładnie. Tu się muszę z tobą zgodzić. Wspomniałem o tym, że była zmiana trenera w Sosnowcu i mamy tutaj Kazimierza Moskala. No, Kazimierz Moskal jest pamiętany między innymi z tego, że zrobił ten sławetny awans z ŁKS-em. Udało mu się od razu sezon po sezonie awansować do Ekstraklasy. No w Zagłębiu Sosnowiec w tym sezonie raczej na pewno na to nie liczą. Natomiast czy w dłuższej perspektywie to może być drużyna, którą trener Moskal może pod swoją modłę odpowiednio zbudować i ona na przykład w przyszłym sezonie może się liczyć do walki o top 6? Wiesz, myślę, że Kazimierz Moskal też nie przychodziłby do Sosnowca, gdyby... Pamiętajmy też, że w Sosnowcu nowy stadion budują, więc tam też będzie, jeżeli ten stadion... On kiedy będzie oddany? Teraz już na lato, czy jeszcze później, kojarzysz? Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że raczej nie teraz, bo oni chyba dopiero niedawno go zaczęli budować, więc pewnie na przyszłe lato dopiero. Na pewno w Sosnowcu będą chcieli wrócić do Ekstraklasy. Oni też nie kryją się, że to był ich cel i gdzieś powoli chcieli tę drużynę na awans budować. No i tak jak powiedziałem, Kazimierz Moskal też na pewno nie przyszedł, żeby sobie tutaj siedzieć na spokojnie w pierwszej lidze, więc myślę, że to jest dobry ruch ogółem, no to jest dobry trener pod budowę takiej dłuższej wizji i też atrakcyjnej piłki. Pytanie, ile on wytrzyma na tym niepewnym gruncie w Sosnowcu, bo powiem szczerze, tam są jakieś różne jakieś układy, różne jakieś zależności, które troszkę mają wpływ na to, co się dzieje. No trener, prezes Jaroszewski powiedział w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego, że raz trenera zwolnili piłkarze. Z tego co wiem, to nawet nie raz, a częściej taka sytuacja była i nawet ostatnio się powtarzała, więc no, jak tam nie uszeregują sobie pewnych spraw, to ciężko będzie pójść do przodu. No, nie może być tak, że jak to się mówi, ogon merda psem. A no to na pewno, tak, nie może być właśnie, że ogon merda psem, no to musi mieć jakieś logiczne podstawy i odpowiednio być zbudowane. No mówię, jestem ciekaw postawy Zagłębia Sosnowiec na pewno w rundzie wiosennej, bo ja ogólnie cenię warsztat trenera Moskala. Wiem, co chce grać i ja chcę grać. Jeżeli on dostanie według mnie czas w Sosnowcu na to, żeby zbudować tą drużynę, a dwa, jeżeli okaże się, że jednak z tym Bełchatowem będzie jak będzie i nie będzie tej presji tego, że możemy gdzieś tam zlecieć, to kto wie, czy na nowy sezon to Zagłębia Sosnowiec nie będzie drużyną, która będzie grała dużo, dużo lepiej. I teraz uwaga, bo idziemy półkę wyżej, tam mamy Sandecję Nowy Sącz, drużynę, która pierwsze punkty zaczęła zdobywać gdzieś w ogóle pod koniec rundy, bo nie potrafiła wygrać nic. I tu jest znowu kolejna drużyna, już trzecia z rzędu, gdzie mieliśmy zmianę trenera, bo tutaj znowu trenera Mandrysza zastąpił trener Dudek i od momentu, jak przyszedł trener Dudek, to drużyna zaczęła wygrywać. Nie widzi ci się to, że tutaj mieliśmy dopiero granie na zwolnienie trenera? Nie, myślę, że nie, bo tam też była sytuacja, że piłkarze bronili w pewnym momencie Piotra Mandrysza, kiedy była jego posada zagrożona. I no też wiem, że Piotr Mandrysz jest sympatycznym gościem, którego dość lubi szatnia. To jakim jest trenerem, to też nie chcę oceniać, żeby się nie wymądrzać. Natomiast no, te ostatnie wyniki mówią same za siebie. I myślę, że jeśli gdzieś był problem z trenerem, to najbardziej w Sandecji to było widać. No, to nie był zespół, który zasługiwał na tam 11 czy 12 meczów bez żadnego zwycięstwa. Nie oszukujmy się, no mają piłkarzy, nie wiem, choćby Maciej Małkowski, może już troszkę wiekowy, ale jednak na tym poziomie pierwszej ligi cały czas bardzo dobry piłkarz moim zdaniem. Paru innych też, no już nie będę wymieniał. Michał Łaski, którego wiadomo znamy z Ruchu Chorzów, no to jest w ogóle gość, który na dobrą sprawę powinien gdzieś tam, wiesz, ten środek pola rozgrywać. To jest kadra, która na spokojnie może się utrzymać gdzieś w takim, no nie wiem, 14, 13, może troszkę wyżej nawet w tabeli. Ugrać sobie na spokojnie też pro junior system, a ja też zauważyłem, że troszkę się pogubił w ogóle trener Mandrysz, bo on na początku grał dość ostro pod to pro junior system, później zaczął iść na wynik, odstawił na przykład tego bramkarza młodego Szymona Tokarza bodajże, no i tak Sandecja w pewnym momencie nie miała nic, ani nie miała tego lidera pro junior system, który by gdzieś gwarantował pieniądze, ani nie miała bezpiecznego miejsca w tabeli, więc tak to zmierzało to donikąd. Gdyby tam były pieniądze, to myślę, że wcześniej by ta zmiana nastąpiła, natomiast troszkę się tam rozbieżności jakieś finansowe sprawiły też to, że pozwolono tak jakby tym piłkarzom opowiedzieć się za tym, co trzeba zrobić, natomiast no, zmiana nieunikniona była i w końcu nastąpiła i też widać, że po prostu jeśli ta drużyna ma dobrego trenera, myślę, że Dariusz Dudek jest w
porządku trenerem, dobrym na warunki pierwszoligowe, to od razu wyglądać powinno. No właśnie, Dariusz Dudek ma zapisany między innymi właśnie kolejny trener, który przychodzi jako ratownik, bo do Sosnowca przyszedł trener Moskal, który zrobił awans z UKS-em, a do drużyny Sandecji przyszedł trener Dudek, który pamiętamy zrobił awans z drużyną notabene Zagłębia Sosnowiec, tam bodajże chyba dwa lata temu czy trzy i to jest właśnie jakiś tam sukces, czyli trener Dudek ma swój warsztat, no ale mówię, mi się podobało to i na pewno było pewną niespodzianką dla mnie, że on przyszedł i ta drużyna po prostu no, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęła grać i punktować, no ja pamiętam, że oni mieli problem, żeby w ogóle jakikolwiek remis zrobić, żeby punkt zdobyć, a jak już zdobyli ten pierwszy, no to potem się okazało, że jednak można fajnie punktować i rundę zakończyli z dorobkiem 13 punktów, mają 4 punkty przewagi nad Resowią, także nawet jeden mecz zapasu, jeśli by rozgrywki normalnie dalej grały, prawda, bez tego Bełchatowa, z którym nie wiadomo co będzie, no i właśnie, przechodząc do Bełchatowa, bo mamy ten GKS Bełchatów, 14 punktów, pamiętamy o tym, że on tam i tak ma dwa odjęte za te zaległości finansowe, które się pojawiły w tym procesie licencyjnym i te punkty zostały odjęte. No i teraz tak, co z tym Bełchatowem będzie? Drużyna, która miała nie przystąpić do rozrywek, przystąpiła. Trener Węglewski ich na tyle dobrze poukładał, że no te 16 oficjalnych punktów powinni mieć, mają 14. I teraz znowu nie wiadomo, co się będzie działo z tą drużyną. No, niesamowita zagadka, jeśli chodzi o Bełchatów. Tak, na pewno. Myślę, że te głosy, że nie przystąpią do rozgrywek, były troszkę przesadzone przed sezonem, bo tam faktycznie były dość dobre wizje na to, co się będzie działo, ale no, z tych wizji wylęgło się coś takiego, że ja się nie dziwię piłkarzom, w jakim są teraz nastroi, że już nikomu nie wierzą, że coś się zmieni, bo już zostali oszukani chyba, nie wiem, trzy czy nawet więcej razy. Trener Węglewski też już przyznawał chyba otwarcie w lokalnych mediach, że negocjuje z Olimpią Grudziądz, to już w ogóle na marginesie też mnie dziwi, że takie miejsce się pakuje. Natomiast no GKS Bełchatów raczej nie ma przed sobą dobrych perspektyw. Rozmawiałem też jeszcze dzisiaj z pewnymi osobami z kręgu bełchatowskiego klubu, no i też raczej nie nastawiałem się na to, że będzie nagle kolorowo, że coś się zmieni, chociaż widziałem, że tam Tomasz Wodarczyk podawał informacje o jakichś potencjalnych kupcach, o agencji menedżerskiej, która by mogła ten klub uratować. Pytanie, na ile można ten klub uratować, bo oni mają też spore długi wobec zawodników, wobec ZUS-u, więc na dobrą sprawę, być może nawet te odejścia zimowe mogłyby im wyjść na dobre, bo by części długów się pozbyto, a też wiosną, jeśli by się udało jakimś cudem utrzymać, to premia z Pro Junior System byłaby dla nich jak zbawienie, bo pewnie by ten Pro Junior System wygrali. Natomiast no, samymi juniorami raczej się nie będzie dało tego zrobić, tam muszą poważnie pomyśleć, może wypożyczyć paru piłkarzy, funkcjonować troszkę jak taki klub filialny, który tam ogrywa młodzież, I w ten sposób zadziałać. Ja nie widzę na ten moment za bardzo ratunku. Dla mnie są faworytem do spadku, ale też pamiętam, że rok temu byli faworytem do spadku po jesieni i wszyscy myśleliśmy, tak, że wiosną, a już ten odszedł, już w ogóle każdy postawił krzyżek na Bełchatowie, a tu się okazało, że oni sobie całkiem spokojnie do tej mety dojechali. No wiadomo, że teraz nie masz takiej jakości w zespole, ale nie takie historie widzieliśmy. No tak, nie takie historie widzieliśmy, poza tym piłkarze, którzy nawet zostaną, jeżeli zostaną i drużyna przystąpi do rozgrywek, no to będą grali o kontrakty w następnych klubach, w nowych klubach, więc oni też będą, nie będą umierać za GKS Bełchatów, ale będą umierać za siebie. To też nie jest tak, że nie utrzymają zespołu, jeśli chodzi o kwestie finansowe na takiej odchudzonej kadrze, bo prawda jest taka, że na takie bieżące funkcjonowanie tam miasto już podpisało umowę chyba na 150 tysięcy miesięcznie stypendiów, no to nie są kokosy, ale na spokojnie jakiś tam składzik, który gdzieś uciła te punkty, można zebrać. Na pewno dla nich jest ogromnym bonusem to, że tylko jeden spadkowicz, bo wygrywasz raz z Resowią i możesz mieć tak naprawdę całkiem spokojną rundę. Oni z tą przewagą na pewno mają spory handicap. No jakiś handicap właśnie mają. Jeżeli wygrają z Resowią, to jest plus 7 i z tym już można fajnie gdzieś tam się bawić. Paweł Lenarcik, bramkarz GKS-u. Według ciebie najlepszy bramkarz rundy jesiennej, jeśli chodzi o bramkarzy w Fortuna pierwszej lidze? Nie przesadzajmy, bo jednak Maciej Gostomski swoimi interwencjami wywindował Górnika Łęczna na podium ligowe. Natomiast myślę, że w top 5 na spokojnie bym go umieścił. Tak teraz myślę, chyba nawet w top 3 bym go zmieścił. Mi się wydaje, że chyba troszkę wyżej bym go ocenił niż Jałochę z GKS-u Tychy. Także myślę, że takie podium Lenarcik, znaczy podium Gostomski, Loska, ewentualnie Gostomski, Jałocha, Lenarcik, to byłoby okej.
No też tak myślę. Właśnie zastanawiałem się gdzieś z Golenarcika. No naprawdę kapitalny bramkarz, młody bramkarz i kto wie, zobaczymy jak w tej Miedzi sobie teraz poradzi, bo tam też mała wymiana będzie. No i zobaczymy. Bo oni w Miedzi Legnica mieli troszkę problem ze znalezieniem kogoś między Tak. słupki. Myślę, że Lenarcik sobie zasłużył już w drugiej lidze na pewno na kontrakt w jakimś lepszym zespole. Nie był to zawsze jakiś wybitny bramkarz, ale ja pamiętam, że jak GKS Bełchatów awansował, to no dużą miał w tym rolę. Tam miał chyba najlepszy albo drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o czyste konta, więc to No i też sporo mógł. podobnie było w pewnym momencie, jeśli chodzi o pierwszą ligę, pamiętajmy, bo on tam chyba Bełchatów to w ogóle miał chyba 5 spotkań bez straty bramki z rzędu. Bo teraz ma najdłuższą serię, chyba 540 albo 570 Tak. minut bez wpuszczonego gola w tym sezonie. Nikt na razie więcej jeszcze nie zgromadził. No, także dużo to mówię o tym bramkarzu. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Jesteśmy okienko wyżej, mamy GKS Jastrzębie. No i według mnie niesamowita robota trenera Ściebury. Początek jakiś w ogóle marazm, bo oni mieli chyba tą serię 15 albo 16 spotkań bez zwycięstwa. Czarne chmury, nie wiadomo co się może dziać. Niektórzy się zastanawiali, czy trener Ściebura to w ogóle wytrzyma i co on najlepszego zrobił, zamieniając tą fajnie prosperującą Skrę Częstochowa na Jastrzębie. A tu się okazuje, że jednak no, dano mu czas. Poukładał troszeczkę tą drużynę. W 5 ostatnich spotkaniach oni chyba zdobyli 13 punktów, więc no w ogóle kapitalny wynik. Ja pamiętam, jak jednym właśnie z gości pierwszej Ligi Mistrzów był trener Ściebura. On wyraźnie powiedział, że oni mają ochotę zdobyć w tych 5 ostatnich spotkaniach 15 punktów. No pomylił się o 2, ale to widać wyraźnie, że zna wartość swojej drużyny. I teraz, trener Ściebura jest znany z tego, że on bardzo dobrze potrafi przepracować z zawodnikami ten okres zimowy. I ciekawe, co się stanie właśnie na wiosnę. Czy GKS Jastrzębie nie będzie drużyną, która może się okazać rewelacją rozgrywek na wiosnę? Nie, ja myślę, że nie, ale tam podkreślałem w jednym z tekstów, bo prezes Stanaszek powiedział mi taką ciekawą rzecz, że oni ocenią trenera po tej końcówce rundy, bo wtedy grają z zespołami na swoim poziomie, z którymi powinni wygrać, jeśli chcą się utrzymać i spokojnie zrealizować te swoje cele w lidze. I dla mnie to jest wzór, jeśli chodzi o to, jak powinny wyglądać relacje prezesa z trenerem. Czyli dostał zaufanie, dostał możliwość. Dostał też wyznaczony prosty cel. No, wygrywasz z tymi, którzy są mniej więcej na naszym poziomie, którzy są w tabeli pod nami, czy są słabsi. Wszystkich ich praktycznie ogrom, no bo Sandecja, ale z tego co słyszałem, to z Sandecją też troszkę piłkarze GKS-u Jastrzębie odpuścili, bo mieli w perspektywie mecz z Bełchatowem i chcieli do niego przystąpić tak w pełnej gotowości. Tak. Więc ograli praktycznie wszystkich, których mieli ograć. I moim zdaniem uczciwe postawienie warunków, uczciwa ich realizacja. I raczej po rundzie wiosennej bym się wiele nie spodziewał takiego jakiegoś wow. Myślę, że na spokojnie też się utrzymają. Raczej nie ma żadnej tam większej presji na wynik. Tam też no, gdzieś są perspektywy na nowy stadion, natomiast no, tam od dłuższego czasu są takie perspektywy. Więc na razie spokojnie, ale też drużyna, która całkiem rozsądnie podchodzi do wszystkiego. No, nie porywa się gdzieś z motyką na słońce, nie udaje, że będzie walczyć o jakieś wyższe cele. W pewnym momencie tak się wydawało, natomiast zostali sprowadzeni na ziemię, no i jednak chyba sami też uwierzyli, że z taką kadrą, jaką mają, też z pojawiającymi się troszkę teraz przez koronawirusa problemami finansowymi, bo nie ma co się wyrywać, wchodzić przez szereg. A myślę, że też ofensywa GKS-u Jastrzębie to jest taka, nie chcę powiedzieć marka, ale na pewno taki zestaw, który gwarantuje parę punktów, bo Faridali w tej końcówce się przebudził i swoje zrobił. No myślę, że też No 5 bramek Szczepan strzelonych, no drugi najlepszy strzelec, prawda, po Danielu Ruminie. Tak, no Rumin, Szczepan to też moim zdaniem bardzo solidni piłkarze jak na poziom pierwszej ligi. No tak, tacy na spokojne utrzymanie. Zobaczymy, bardziej bym się na nich miejsce skupił. Znaczy na GKS-ie Jastrzębie na przyszły sezon zobaczyć. No właśnie co oni trener tam Ściebura mówił u nas w audycji o tym, że oni ten sezon chcą tak po prostu dograć, zbudować sobie drużynę, a dopiero w przyszłym sezonie walczyć o awans do Ekstraklasy, a na pewno o playoffy. I to jest dla mnie naprawdę no, taka deklaracja konkretna. Nie zdziwiłbym się, gdyby oni zagrali troszkę bardziej pod pro junior system, żeby zgarnąć jakiś bonus finansowy. Bo tam też wspominał chyba trener, że jeszcze prezes, że od rundy wiosennej chyba dwóch zawodników będzie punktowało podwójnie już. No i to powinien być spory atut, więc jeśli będą grali młodzieżą, to raczej powinni sobie tam gdzieś paręset tysięcy zdobyć.
Dobra, słuchaj, mamy połowę audycji, godzina 21:30, no i przechodzimy teraz do Widzewa. Ja o Widzewie mówię co chwilę, ja o Widzewie mówię co tydzień, ja o Widzewie mówię codziennie w sumie, tutaj w radiu, więc jestem ciekaw, jak to wygląda na zewnątrz. Widzew Łódź, pozycja 13, 19 punktów zdobytych, ale pamiętajmy, dwa spotkania mimo wszystko zaległe. Ty mówiłeś, że jesteś jednak lekko zaskoczony postawą Łodzian w tej rundzie, no to słucham teraz argumentów, czego oczekiwałeś i dlaczego to nie zostało spełnione według ciebie. Tak, chociaż troszkę też mi wyleciały z głowy te mecze zaległe. Natomiast no nie, no jestem zaskoczony, bo Widzew miał dobry pomysł. To też widać po tych statystykach Instata, które gdzieś pokazują, że taktyka Enkelejda Dobiego, ten wysoki pressing, to faktycznie nie była jakaś mrzonka, którą on sobie rzucił i gdzieś tam się żyła sobie w przestrzeni, tylko oni to realizowali. Problem był moim zdaniem taki, że Widzew miał taki moment w meczu, którym stawał po prostu, tak najprościej rzecz ujmując, i wtedy rywale to wykorzystywali, i wtedy ten cały wysoki pressing się na nic zdawał. Zawsze jest łatwo powiedzieć, że to przygotowanie fizyczne. Natomiast może coś w tym jest, że brakowało troszkę pary Widzewowi. To też nie jest łatwa taktyka, to trzeba przyznać, że jeśli ktoś gra takim wysokim pressingiem, taką intensywną obroną, to w pewnym momencie może się zmęczyć. I na pewno przy obecnych warunkach, czyli ta runda po rundzie praktycznie, brak okresu przygotowawczego, to było trudniej to wdrożyć. Natomiast moim zdaniem i tak Widzew dokonał całkiem niezłych transferów, podtrzymuję tę tezę, jak na poziom pierwszoligowy. I moim zdaniem jestem trochę rozczarowany tym, jak się niektórzy zaprezentowali. Myślałem, że więcej wniesie Mateusz Michalski do zespołu, który w poprzednim sezonie funkcjonował świetnie. Mogę nawet zaryzykować, bo chyba Stan nie słucha, że więcej wniesie fundambu, bo on miał bardzo dobry początek, ale też z czasem trochę przygasł. A też no, miał jakieś konkrety, bo miał bramkę, tam dwie asysty drugiego stopnia, z tego co liczyłem, więc to nie było jakiś tam pusty przebieg. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Tam najbardziej chyba brakowało w Widzewie takiego kreatora, bo ta taktyka jednak, to ustawienie z dwoma 4-4-2. Mało zespołów drugoligowych tak gra i myślę, że jest w tym jakiś powód, bo jednak środkowa strefa to jest miejsce, w której pierwszoligowcy powinni dominować. Widzewowi mogło czasami tego brakować, bo tam no raczej nie było takiej osoby, która kreatywnie coś dźwignie do przodu. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz. Do momentu tej pierwszej fali koronawirusa, która nawiedziła Widzew, bardzo dobrze w środku pola ze sobą współpracowali w pewnym momencie Patryk Mucha, który właśnie został sprowadzony przez trenera Dobiego, przyszedł za nim z Polkowic, wraz z Mateuszem Morzeniem. Mucha rozbijał te wszelkiego rodzaju ataki, a Mateusz Morzeń kreował grę do przodu. I dopiero w momencie, kiedy nastąpiła ta pierwsza fala koronawirusa po spotkaniu w Łęcznej, bo właśnie między innymi właśnie w spotkaniu w Łęcznej bardzo dobrze było widać tą współpracę środka pola, gdzie Widzew zdominował drużynę Górnika Łęczna, która okazywała się, że miała być tą drużyną lepszą, to ona niby miała prowadzić grę, a Widzew ich po prostu zdominował, ale ba, nie miał napastnika. Ja tak się zastanawiam, czy Widzew nie jest troszeczkę winny ku temu, że złą taktykę dobierał przy konstruowaniu tych akcji, bo o ile ty mówiłeś o tym wysokim pressingu, odbieraniu piłki na połowie rywala, co z tym się zgodzę, to było widać nawet od pierwszego spotkania z Radomiakiem, bo Widzew pewnie zaskoczył w tym Pruszkowie Radomiaka tym, że od razu tak wysoko na nich wyszedł i każdy powiedział, wow, kurczę, to można się tego nauczyć od razu. No potem Radomiak już sobie swoje zrobił w drugiej połowie, no ale to jest już inna rozmowa. Natomiast to, czym brakowało, to tego, że my nie mieliśmy nikogo w polu karnym. Tam powinien stać Marcin Robak i czekać na piłki, a on niestety się wracał do środka i próbował tą piłkę rozgrywać. Taki kasus Roberta Lewandowskiego, oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju proporcje z czasów gry w kadrze Fornalika. On też nie miał za bardzo z kim grać, musiał się cofnąć po piłkę i tutaj było to samo z Marcinem Robakiem. Dwa. Karol Czubak, niestety kontuzja mięśniowa na początku sezonu, wypadł na jakiś czas, więc Widzew pozostał w ogóle bez strzelb, bez kogoś, kto mógł te akcje wykańczać. Dwa. Mamy skrzydłowych, to powiedziałeś o Michalskim, był również Kun, natomiast no, to nie są piłkarze, którzy dorzucą piłkę. To jest dwóch skrzydłowych, którzy zdecydują się, nie wiem, pociągnąć tą piłką, ale zejść do środka i coś dalej tutaj robić. Pytanie, czy my mamy na pewno dobrych zawodników pod taktykę, którą chce grać trener Dobi. Nawet teraz, jeżeli będziemy grali to 4-4-2, bo Robak z Czubakiem są zdrowi, to czy nie warto u nas szukać jednak skrzydłowych z dorzutem? O, na tej zasadzie, żeby na tych wysokich zawodników coś próbować robić w polu karnym. Jest to na ciekawy pomysł. Ja bym poszukał też może troszkę bardziej dynamicznych skrzydłowych. To też robi różnicę. Jeśli grasz wysokim pressingiem, to myślę, że no może to pomóc po szybkim odbiorze taka konterka, która by weszła. No i też poszukałbym jednak
zmiennika dla Marcina Robaka, chociaż teraz wraca Przemysław Kita, jeśli dobrze pamiętam, więc oby, chyba będzie. Oby wrócił, więc zobaczymy, bo wiesz, ja go jeszcze w treningu nie widziałem oficjalnym, niby ma być na początek stycznia, oby wrócił, oby był. Ale i tak bym chyba kogoś poszukał takiego bardziej doświadczonego. No Marcin Robak, nie rozumiałem czasami troszkę tych hejtów kibiców Widzewa, moim zdaniem za bardzo się trochę starał. Tutaj podzielam chyba zdanie Krzysztofa Stanowskiego, bo też widziałem takie jego tweety. Troszkę chciał być wszędzie, a kończyło się to tak, że nie było go nigdzie, ale to też bym wiązał właśnie z tym, że Widzew nie zdecydował się na grę z dziesiątką, bo czasami miałem wrażenie, że po prostu ten drugi napastnik na boisku to tak trochę nie wiedział, gdzie on ma być i co on ma robić i w ogóle po co tam jest. Że lepiej to by jednak funkcjonowało, jakby była dziesiątka taka, która by miała jasno postawiony cel, że operuje w tym i tym sektorze boiska, ma dostarczać piłki Robakowi czy komuś innemu i to by lepiej funkcjonowało. Co do Karola Czubaka, ja chyba do niego nie byłem przekonany od początku, jeśli dobrze pamiętam, bo chyba to nie jest zawodnik taki na pierwszą ligę. Troszkę tak technicznie mi wadzi, jeśli z tego co widziałem na boisku. Natomiast gdzie bym jeszcze poszukał, no nie, poszukałbym tej dziesiątki w Widzewie, poszukałbym może kogoś kreatywnego do środka, a dalej to myślę, że całkiem w porządku. No, Łukasz Kosakiewicz nie jest to jakiś mega piłkarz na pierwszą ligę, ale nie jest mega też jakimś obciążeniem. Bramka to może delikatny problem, na pewno. Lewa obrona, myślę, że jesteście dość solidnie ubezpieczeni. Filip Beck całkiem w porządku się wprowadził. No i wraca teraz ten Petar Mikulić, prawda? Serb już po kontuzji ma być na pierwszych treningach. Dokładnie, więc na dobrą sprawę ja nie uważam, żeby Widzew potrzebował jakiejś mega przebudowy. Też mnie trochę dziwią te głosy, że tam w klubie planują kilka transferów podobno, bo ja tak tylko słyszę. Cztery transfery, z tego co słyszałem od Tomasza Wichniarka, który jest w tym momencie odpowiedzialny za sprowadzanie piłkarzy w Widzewie. On mówił o środkowym obrońcy, o skrzydłowych i o bramkarzu. A no to ja słyszałem, że mniej więcej 5 transferów i większość do ofensywy. No ale to myślę, że mniej więcej operujemy na tych samych informacjach. Więc takie solidne uzupełnienie kadry. No zobaczymy, Widzew podobno planuje iść na awans mocno, znaczy nie na pierwsze dwa miejsca, tylko na te baraże i przez baraże się dostać. No cel jest 1-6, nie? Zapowiedziany przez zarząd Widzewa. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to na sam koniec. No wiesz, tak szczerze mówiąc, jeżeli udałoby się pokonać Koronę i Odrę Opole, to my tracimy tylko 2 punkty, no tylko najpierw trzeba wygrać te 2 spotkania. To prawda, ale też mam złe skojarzenia trochę z tym, jak ktoś mówi, że idzie all in. Znaczy nie tylko ja myślę, że większość tak jak ktoś mówi, że nie no, teraz coś idziemy na awans, już teraz musi być awans, no to się kończy troszkę jak GKS Katowice. Spadku tak, mam dokładnie. Nie wróżę, a boję się, że no, też często chyba powtarzałem, że moim zdaniem Widzew ma spory problem z presją narzucaną na piłkarzy. Wiem, że tu jest Widzew niestety, wiesz, no to tak to wygląda, tu się cały czas pamięta sukcesy i chce, żeby te sukcesy jak najszybciej wróciły. Kibice mogą się z tym troszkę nie zgadzać, mogą uważać, że za takie pieniądze piłkarze powinni grać lepiej. Jest to pewien punkt widzenia, z którym nie sposób się nie zgodzić, ale też myślę, że no, pamiętajmy, że to są piłkarze grający na poziomie pierwszej i drugiej ligi, to nie są zawodnicy ekstraklasowi, więc też nie wymagajmy od nich, żeby oni byli przyzwyczajeni do takiej gry na pompce, na takiej presji cały czas od meczu do meczu, cały czas 3 punkty, jak przegrasz, to od razu jesteś gdzieś tam mocno jechany, więc troszkę to może być przeszkodą. Może właśnie takich piłkarzy Widzewowi potrzeba, trochę bardziej doświadczonych, takich ogranych. Nie mówię o tym, żeby ściągać samych emerytów, ale są myślę zawodnicy w takim wieku dość przystępnym, którzy mogliby coś wnieść do Widzewa. No to zobaczymy. Będziemy na pewno obserwować ruchy transferowe w Widzewie. Idziemy oczko wyżej. Mamy w tym momencie Stomil Olsztyn. I powiem ci, że drużyna Stomilu Olsztyn to jest drużyna, która na Widzewie zaprezentowała się chyba najgorzej ze wszystkich możliwych drużyn, które przyjechały do Łodzi w tej rundzie. Więc ja jestem niesamowicie zaskoczony tym, co się potem stało ze Stomilem. Ale tam chyba sporo dała ta mała przebudowa, bo tam przyszedł między innymi Kuświk, prawda, do przodu, do ataku. I chyba od razu w pierwszym meczu bramkę strzelił. Ile dobrze kojarzę, także może tam ta mała zmiana. No i pytanie, o co Stomil będzie walczył? Czy to taki ma być środek tabeli, ni to walka o utrzymanie, ni to walka o top 6, po prostu jesteśmy i tak dalej. Tam pamiętamy, że właścicielem jest chyba pan Michał Brański z tego Brand24, więc kto wie, co będzie się działo w przyszłości, jeśli chodzi o Stomil. Ja trochę wyhamowałem z tymi oczekiwaniami wobec Stomilu, bo tam się mówiło mniej więcej od samego początku przyjścia pana Brańskiego, że
to jest zespół, który bije się o awans, znaczy ma się bić o awans, ma wrócić do ekstraklasy. Ja w ogóle nie widziałem ani przez moment jakiegokolwiek planu, który by to potwierdzał, bo jeśli ktoś mówi, że takim planem jest wprowadzenie Grzegorza Kuświka, to nie. Nie, na Kuświku do ekstraklasy to może jednak nie. Natomiast przypomniałeś mi ten mecz w Łodzi, Jezu, to naprawdę było straszne. To było przerażające. Cenię, powiem ci, 100 mil za to, że dają dużo czasu Adamowi Majewskiemu i żeby on sobie wprowadzał ten swój styl. Natomiast też widzę, że czasami Adam Majewski chyba się troszkę tak, nie zawsze wie, co grać, nie zawsze wie, jak funkcjonować dobrze na boisku. W Łodzi to było jeszcze dobrze widoczne, bo tam naprawdę było takie pomieszanie z poplątaniem, że wow, wszystko naraz i nic z tego nie wyszło. Ale tak, też, no, w sumie jest taką specyficzną drużyną, nie? Też myślę, że jak oglądasz ich mecze, to raczej widzisz, że oni tak raz wygrają, raz przegrają. Nie ma w no tym właśnie taka wielkiej... drużyna chimeryczna. Znaczy tam nie ma niczego, na czym można byłoby a oko zawiesić, ale też no nie ma nic, co cię odrzuca jakoś tam wybitnie od tej drużyny. Po prostu taka typowa gra pierwszoligowa, prawda, na takim jeszcze starym zupełnie stadionie i tak to po prostu wygląda. I tyle chyba o 100 milu można powiedzieć. Wiktor Biedrzycki raz zagra świetny mecz, raz zagra słaby mecz. Maciej Spykała raz zagra bardzo dobry mecz, wrzuci tam piłkę na nos z rzutu wolnego czy rożnego, a raz zawali bramkę. Tak to się toczy. Myślę, że jeśli chodzi o, że nie ma tam na kim okła zawiesić, to jednak ja bym troszkę na Spychała, Łuczak, może nawet ten Biedrzycki, chociaż no popełniał troszkę błędów, ale myślę, że to jest taka trójka, która jest całkiem w porządku i bym ich mógł wyróżnić ze 100 milu. No tam trzeba przebudowy jakieś, myślę, że trzeba pomysłu przede wszystkim na to, w jakim kierunku oni chcą iść i jak oni chcą w ogóle wyglądać, bo nie widzę po prostu takiego jasnego stylu. No tak, no to zaczyna być taka troszeczkę Wisła Płock z Ekstraklasy po prostu, ani do przodu, ani do tyłu, gdzieś tam ten środek tabeli. No. Tak, barwy te same, Adam Majewski też z Płocka, więc... A, może no to widzisz, tak klub satelicki, tak, ja wiem, nie? Może tam połączą tak, jakieś... Grzegorz Kuświk to też patrz, dowód na to, kolejne wspomnienie. Ty, no widzisz, to żeśmy odkryli teraz tajemnicę 100 mil Olsztyn, nie? Się okazuje. Dobra, Szymon, idziemy piętro wyżej. Korona Kielce, czyli Scyzory, Spadkowicz z Ekstraklasy, trener Bartoszek, naprawdę bardzo ciekawy trener, drużyna też ciekawie zbudowana. Każdy myślał, że po prostu po tych zawirowaniach, jakie były w Kielcach na początku sezonu, tam te kwestie właścicielskie, nie wiadomo co się będzie działo z klubem, oni to w końcu poukładali. Udało się, miasto wykupiło udziały, prezydent Wenta gdzieś tam się dogadał z tym aktualnym zarządem, no i Korona chyba powolutku zaczyna sobie odbudowywać tę drużynę. Może nie będzie to drużyna, która będzie się biła o awans w tym sezonie, ale w okolicach playoffów wydaje mi się, że może się zakręcić pod trenerem Bartoszkiem. Nie wydaje mi się też. Często się chyba nie zgadzamy, ale nie wiem, może ja jestem takim pesymistą, ale mi się nie wydaje, żeby Korona się włączyła do walki o awans. To prawda, trener Bartoszek? Znaczy o awans nie, ja mówię o barażach po prostu, że gdzieś tam w granicach 6-8 miejsca mogą być. O. Bo trener Bartoszek sam rzucił takie hasło właśnie, że troszkę liczy na dofinansowanie jakiś zastrzyk w budżecie i oni mogą powalczyć o te baraże. Nie wiem, czy to jest możliwe. Moim zdaniem nie. Tam też jest zbyt dużo zmian koniecznych do zrobienia, żeby ta drużyna gdzieś zaszła. Mają też na pewno jakieś parę takich promyków typu, nie wiem, Emil Tiakane jest silny i tak. Tam przestawi zawsze ze swoich obrońców. Jacek Podgórski ma dobrą wrzutkę. Całkiem niezłych mają młodzieżowców Wiktora Długosza czy Iwo Kaczmarskiego. Natomiast no też bym jakoś nie popadał w zachwyt nad tą drużyną. Myślę, że mają też sporo problemów, bo gdzieś w tej audycji Tomy Scyzory było mówione, że oni nie wygrywają meczów, jak pierwsi tracą bramkę. Też rzadko widać jakiś pomysł taki na grę kombinacyjną Korony, która wychodzi w ładny sposób. Raczej bym powiedział takie właśnie stałe fragmenty gry, troszkę wrzutek. Jeśli się nie mylę, to oni chyba strzeli najwięcej bramek głową w lidze. Ale to już tak rzucam z pamięci, więc mogę się mylić. No akurat tego nie sprawdzałem, więc nie potwierdzę, ale ufam na słowo, że chyba tak jest. Więc tak troszkę to mówię, to jest takie też toczenie się. Powiedziałbym, lepiej się toczą niż 100 mil, ale wycisnę. No, trzeba dużo zmian, żeby oni weszli na wyższy poziom. I też nie wiem, czy nie lepiej sobie poczekać do przyszłego sezonu, bo prawda jest taka, że no jednak mamy w tej lidze te parę marek, które wiosną będą chciały mocno powalczyć o awans. Będą chciały jakoś się zaznaczyć, nawet jeśli miały trochę słabszą jesień.
Więc jeśli taki zespół z drugiego szeregu chce atakować, no to jest trochę w niezbyt uprzywilejowanej pozycji i ja bym się na jego miejscu wstrzymał, niż tak inwestował na ślepo. Mhm, dobra, lecimy półeczkę wyżej. Chrobry Głogów, drużyna Iwana Dziurdziewicza, drużyna, która końcówkę ubiegłego sezonu miała wręcz piorunującą. Teraz wydawało się, że będzie bardzo, bardzo podobnie. Pamiętamy te pierwsze dwie kolejki, między innymi zwycięstwo z Widzewem. Wtedy jeszcze bardzo osłabionym Widzewem, który nie wiedział za bardzo, co ma grać, więc nie wiem, czy tego też nie wykorzystali. Potem jakieś kolejne załamanie formy, ale drużyna, z tego co sobie patrzę, ona gra między innymi żelaznym składem. Tam bardzo niewiele zmian jest i dwa, ma piłkarza u siebie, który według mnie niedługo powinien być naprawdę łakomym kąskiem dla innych drużyn, bo mówię o tym skrzydłowym Banaszewskim, no to jest gość, który no, robi naprawdę robotę w tym Chrobrym. Jest zainteresowanie nim ze strony Ekstraklasy, a Chrobry konstruuje kontrakty w taki sposób, że tam przeważnie trafiają piłkarze na rok, więc myślę, że nie będzie większego problemu, żeby latem się gdzieś przeniósł. Może zimą, ale chyba latem. No też chyba na tym właśnie mówię, no sama drużyna tutaj, wiesz, jeszcze bramkarz mamy Kacpra Bieszczada, tam jest ten Patryk Bryła, który grał wcześniej w ŁKS-ie, jest Tomasz Cywka, no, o którym dużo ludzi wie, Mikołaj Lebedyński, no to nie są jacyś piłkarze, którzy są no-name'ami, mamy tego Marcela Zimana chyba, czyli Zieman jakoś, nie wiem jak dokładnie jak to nazwisko się czyta, więc przepraszam oczywiście samego Marcela, ale słyszałem, że było zainteresowanie Widzewa między innymi tym zawodnikiem, więc kto wie jak to się dalej potoczy. Ja w ogóle jestem ciekaw, co osiągnie teraz trener Dziurdziewicz, ma znowu przerwę dla siebie i czy znowu się nie okaże, że Chrobry będzie znowu na wiosnę jedną z ciekawszych drużyn, którą będzie się jakoś fajnie oglądać. Tym bardziej, że oni mają zaledwie 5 punktów straty do playoffów, więc chyba startują z mniejszą stratą niż startowali sezon wcześniej. Chrobry zawsze ma taką dość ciekawą kapelę. Tam jest często piłkarz, który albo paru piłkarzy, którzy się odbudowują i zapewniają całkiem niezły poziom. Też nie wiem, czy oni by do końca chcieli walczyć awans z Ekstraklasy, bo to są jednak bardzo wysokie progi dla nich, oni też by musieli przejść to organizacyjnie dość mocno, dość duże zmiany, bo tam przede wszystkim mnie zawsze boli troszkę w Chrobrym brak takiego młodzieżowca swojego, bo ja wiem, że oni mają bardzo trudny rynek, bo jednak Dolny Śląsk, no to mamy Miedź, mamy Śląsk, mamy Zagłębie Lubin, no ale to jednak to skutki, że oni zawsze ani tej młodzieży jakoś tam specjalnie nie promują, ani nie mają jakichś swoich zawodników, tylko przeważnie jakiś wypożyczony piłkarz. W tamtym sezonie Benedyczak, teraz Bieszczad, więc taka troszkę drużyna, która też się buja, natomiast no, mają, tak jak mówię, fajną kadrę, fajnie to wygląda czasami i też trener Dziurdziewicz moim zdaniem robi całkiem dobrą robotę, że to składa. Też nie ma łatwego zadania, bo on musi się liczyć z tym, że za pół roku będzie miał już całkowicie inną drużynę, więc to jest takie trochę ciągłe budowanie od nowa. Natomiast powiem ci jeszcze, na moment wrócę do tej Korony, sprawdziłem sobie, nie mają największej liczby bramek zdobytych głową, natomiast mają największy procent bramek zdobytych głową w stosunku do wszystkich goli, więc o to mi chodziło. A, widzisz, no to już teraz wiem o co chodzi, no ale to też na pewno ciekawa i ważna informacja. No na pewno mi się przyda przy przygotowywaniu się ponownie do zapowiedzi meczowej, meczu z Koroną Kielce. Przypomnę, mecz 20 lutego, także jeszcze 2 miesiące na to, abyśmy tą Koronę podjęli w sercu Łodzi na Widzewie. Trener Dziurdziewicz, trener, który może niedługo wylądować w Ekstraklasie? Myślę, że tak, bo sobie na to pracuje. Tak samo jak Ireneusz Mamlet swego czasu pracował na to w Głogowie. Myślę, że troszkę już oderwał tę łatkę, która do niego przylgnęła i tę ocenę pracy w ŁK w Lechu Poznań. Na pewno teraz jest lepiej. Więc ciekawi mnie tylko gdzie, ale pewnie za jakiś czas go zobaczymy na tej głównej karuzeli, bo też wątpię, żeby on chciał wiecznie się bawić to budowanie i burzenie. No tak, no bo to tak trochę wygląda, jak mu ktoś daje klocki Lego, on je poukłada, zbuduje ładną budowlę i po pół roku ktoś mu przychodzi i to rozwala, a buduje jeszcze raz, nie? Tak, ale to jest ciekawe, że też ten widać pewnie taką ewolucję, bo pamiętam jak w tamtym sezonie też odszedł od tego swojego stylu 3-5-2, od tej taktyki, stwierdził, że trzeba coś zmienić, bo to nie funkcjonuje, więc na pewno ceni się teraz trenerów, którzy są mądrzy i w ten sposób postępują, zamiast tak uparcie dążyć do swojego wbrew drużynie. A teraz całkiem fajnie to funkcjonuje, też trzeba przyznać. Ja jestem fanem też Mikołaja Lebedyńskiego w pierwszej lidze. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobry napastnik na ten poziom rozgrywek.
Tak, to też tu się z tobą zgodzę, na pewno dobry zawodnik i też ciekawe, czy gdzie wyląduje, bo to, że on się nie utrzyma w Chrobrym, to jestem raczej przekonany. Dobra, idziemy wyżej, Puszczanie Połomice i mamy najdłużej pracującego chyba trenera, jeśli chodzi o drużyny, które w tym momencie są w pierwszej lidze. Od 2015 rok trener Tułacz, niby no name dla mainstreamu, a robi swoją robotę. Siedzi w tych Niepołomicach, ta Puszcza tam gra chyba czwarty czy właśnie piąty rok już w pierwszej lidze i im tam jest dobrze. Mają swój żelazny skład, mają tego młodzieżowca Kobylaka, mamy Wiktora Żydka, który zrobił po prostu show na ŁKS-ie chociażby. Jest tam Jewgen Radionow, który również z ŁKS-u przyszedł. Mamy tego Erika Cikosza, wcześniej Wisła Kraków, czy też Jakub Bartosz. Tam jest naprawdę ciekawa drużyna zbudowana i pytanie, czy kiedykolwiek Puszcza Niepołomice im się zechce, bo myślę, że jakby im się chciało, to oni już by to dawno zrobili, ale czy im się naprawdę zechce, żeby jednak powalczyć o coś więcej niż tylko gra w pierwszej lidze? Pytanie po co, bo tam nie ma wielkiej bazy kibiców czy infrastruktury. Wiem, że to może zabrzmieć trochę No brutalnie, wiesz, natomiast to niby Nieciecza taka jest też nie prawda. ma. No, wiesz. Tak. Nie no, Nieciecza ma chociaż swój stadion, nie? Bo w Niepołomicach mówimy teraz o obiekcie, który jest ładny, kameralny, no ale to jest jednak tylko znaczy o Niepołomicach teraz mówię, że to jest Tak. ładny, kameralny stadionik, ale jednak no, tam gdzieś jest za rogiem szczekają psy. No tak, dokładnie. A w Niecieczy też jest infrastruktura na wyższym poziomie, jakaś akademia też powstaje i sieć scoutingu. Puszcza raczej operuje na takim swoim dość stabilnym budżecie, takim też mają całkiem niezłe oko do młodzieży i trzeba pamiętać przecież o Maksie Sitku, który tam się wybił, mimo że był wypożyczony tylko. Teraz mają ciekawego młodzieżowca Karola Knapa, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Też go wyciągnęli gdzieś z Karpat Krosny. I generalnie oni mają, z tego co słyszałem, wzbudzają duże zaufanie takich młodych piłkarzy czy ich menedżerów, bo Tomasz Tułacz podchodzi uczciwie do tych zawodników, rozwija ich i daje im szansę. To nie jest tak, że jak tam puszczą kogoś, to zaraz się okazuje, że go odpalają na ławkę i tyle z tego wypożyczenia jest. Więc na pewno Puszcza jako taki klub troszkę satelicki, troszkę taki do ogrywania, to funkcjonuje nieźle. No i też, no nie ma co się oszukiwać, no Tomasz Tułacz często się tak obrusza, że my go tylko do tych stałych fragmentów przypominamy, natomiast no jest to momentami taka dość, nie chcę powiedzieć prymitywna, ale dość prosta taka gra, bywa skuteczna, ale jest taka dość prosta. Natomiast to nie jest żadna krytyka, bo z taką kadrą osobową utrzymać się tyle lat na poziomie pierwszej ligi, to moim zdaniem to jest szacun mega. No tak, to jest szacun mega, to jest gigantyczny sukces, a co do tych stałych fragmentów gry, ja pamiętam, jak zapowiadałem mecz Puszczy Niepołomice z Widzewem i wyraźnie mówiłem, uważajmy na stałe fragmenty gry, uważajmy na to, bo Puszcza na tym po prostu żeruje. I w jaki sposób Widzew stracił bramkę? Po stałym fragmencie gry. Po prostu rzecz dla mnie A niewiarygodna. to samo było, wiesz co, jak rok temu grał Radomiak z Puszczą i pamiętam, że tam też jakaś bramka była po stałym fragmencie gry. Jeszcze ten chyba Embalo tam grał i przewrotką strzelił, z tego co pamiętam. Więc to się zawsze powtarza. To każdy mówi, uważajcie na stałe fragmenty gry, a później przychodzi Puszcza i strzela bramkę. No ale No mają tak. fajnych piłkarzy grających głową. No Wiktor Żytek choćby, to jest chyba w ogóle najlepiej grający głową piłkarz w całej lidze. Myślę, że też niedoceniane nazwisko, Tak, które Wiktor Żytek, który jest co okienko przymierzany do Widzewa i nigdy tego Widzewa nie trafia. A to wiesz co, może być wam ciężko, bo słyszałem, że nawet Ekstraklasa gdzieś się jego usługami interesuje. No wiadomo, że to jest jakiś priorytet, No wiesz, ale to my jest. żeśmy o nim myśleli, jak on grał jeszcze w Lechii Tomaszów Mazowieckich, nie? No tak, a to jest piłkarz, który naprawdę od 3 sezonów, myślę, trzyma poziom, który ma spokojnie na czołówkę pierwszej ligi wystarczy. Też kilku innych piłkarzy, którzy całkiem nieźle te puszcze tam gdzieś ciągną, czyli Hubert Tomalski, Kuba Serafin, to są Michał Czarny bodajże i jego wrzuty z autu, więc to też są takie nazwiska, które zawsze jak myślisz o Puszczy, to sobie gdzieś tam ich stawiasz przed oczami i wiesz, że solidni ligowcy. Dobra, idziemy wyżej. Odra Opole. Według ciebie drużyna, która była w pewnym sensie rewelacją rozgrywek na początku sezonu. Oni mieli tą porażkę z ŁKS-em w pierwszej kolejce, bodajże 4-0, no ale potem mieli serię naprawdę bardzo dobrych spotkań, bardzo dużej ilości zwycięstw i nawet utrzymywali się w pewnym momencie jako wicelider tabeli. Oni gdzieś tam dopiero na koniec znowu spasowali, ale ogólnie sama gra Odry Opole jest nawet taka fajna i miła dla oka. I tutaj muszę powiedzieć wyraźnie, że trener Bremer
też to jakoś tam rozsądnie poukładał i kto wie, czy Odra Opole nie włączy się o jakąś walkę o coś ciekawego na wiosnę. Tutaj oni mają ten mecz zaległy właśnie z Widzewem z tej ostatniej kolejki, którego nie rozgrywali. Będą go grali u siebie. No i dwa punkty straty do playoffów. No, kto wie, tylko ja nie wiem, czy oni infrastrukturalnie by byli potem gotowi na ekstraklasę, jeśli już mieliby awansować. Tam też gdzieś przewijają się myśli o nowym stadionie i takie plany. Myślę, że jeśli z tych zespołów, które tam wcześniej wymienialiśmy, które mogłyby się podłączyć o baraże, to Odra jest chyba w najlepszej sytuacji i generalnie też realnie może o tym myśleć. Fajny zespół i na pewno fajny trener, bo Dietmar Bremer udowodnił swoją klasę, myślę, już w tamtym sezonie, tym tylko to potwierdza. Nie ma może jakiś, chociaż to jest właśnie ciekawe, bo czasami się mówi, że tak Odra to jest taki kopciuszek, a moim zdaniem tam, jeśli chodzi o kadrę, to jest całkiem solidna grupa jest, zawodników. Jest chociażby Dawid Kort, mamy Mateusza Gancarczyka, tak jak Arek Piech tak. Przecież na przodzie, no to wiesz, to nie są nazwiska anonimowe. Piech, Janusz, Trojak, to nie są może jakieś piłkarze, którzy gdzieś wieszamy sobie ich plakaty w pokoju, ale są to zawodnicy, którzy gwarantują pewną jakość i myślę, że czasami niesłusznie jest deprecjonowana troszkę kadra Odry Opole. Zresztą w defensywie też całkiem nieźle to wygląda. Myślę, że nawet Piotr Rzemło, który gdzieś... Ja się zastanawiałem w ogóle do 11 sezonu, bo myślę, że całkiem niezłą miał rundę i też widziałem po statystykach, że on całkiem dobrze wypadał. Kacper Rosa w bramce całkiem nieźle się spisywał. Pamiętam też lewy obrońca, później wszedł do gry Łukasz Winiarczyk, który też sobie bardzo dobrze radzi. Generalnie Odra Opole też jest jednym, chyba jedynym zespołem w lidze, który grał praktycznie albo wszystkie, albo praktycznie wszystkie kolejki dwoma młodzieżowcami. Więc to też jest duży szacun, że oni wykręcili dobry wynik, grając dwoma liderami w składzie. Nie trzeba mieć przepisu, żeby promować młodzieżowców u siebie i wprowadzać do gry. Tu mówiłeś o tym Piotrze Rzemło, ja tak sobie szybko sprawdziłem, no drugi zawodnik, który zagrał prawie wszystko, tylko Mateusz Kamiński był lepszy, no ale zagrał dosłownie wszystko, 16 na 16. W przypadku Rzemły było 14 na 16, 1350 minut rozegranych dla Odry, także no biorąc pod uwagę tego zawodnika, no to jednak widać, że tam trener Bremer na niego mocno stawiał. A wracając do tych młodzieżowców, o których żeś powiedział, no to tak, Odra Opole jest drużyną, która właśnie gra na dwójkę młodych piłkarzy. No, opłaca im się to najwyraźniej i mają swój sposób na grę. No ja naprawdę jestem bardzo ciekaw tego, co pokażą wiosną, bo kto wie, czy oni się właśnie gdzieś tam nie zakręcą za chwileczkę przy playoffach, a tak jak mówię, w playoffach to są dwa spotkania, dyspozycja dnia będzie miała gigantyczne znaczenie i różnie może być, tak szczerze mówiąc. Dodam jeszcze, że szacunek, bo z tego co pamiętam przed sezonem się mówiło, że też mogą ich dotknąć problemy przez koronawirusa, może być troszkę mniejsze finansowanie zespołu, troszkę mniejszy budżet, więc tak naprawdę no też Odra nie zrobiła jakichś Bóg wie jakich transferów. No Dawid Kort brzmi nieźle, ale też pamiętajmy, że to jest piłkarz, który przychodził tu się odbudować, bo jemu nie poszło w Miedzi Legnica, został odpalony tam przez chyba jeszcze trenera Nowaka. Tak. Więc on nie miał najlepszego okresu w karierze, jak przychodził do Odry Opole i kluby się raczej o niego nie zabijały, więc no nie zrobili wielkich transferów. Teraz na zimę też widziałem, że chyba polują na Adama Żaka z Polonii Bytom. Szanuję za scouting niższych lig, no ale też powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest nazwisko, które nam mówi, że okej, to oni idą na awans. Tak, na nazwisko z niższych lig, którego właśnie teraz tylko czekam, gdzie wypłynie w wyższej klasie rozrywkowej, to jest Mariusz Idzik z Ruchu Chorzów. To jest piłkarz, którego się spodziewam za chwileczkę zobaczyć gdzieś wyżej, bo to, co on wyprawia w tej trzeciej lidze śląskiej, to jest rzecz niewiarygodna w tym ruchu, ciągnie ich po prostu. Podobno zostaje w ruchu, a też jeszcze nawiązując do tej Polonii, to tam robotę robi nie tylko Zach, ale też tam Filip Żagiel sporo rozgrywa, więc to jest taki duet, który tam robi zamieszanie. No to zobaczymy, gdzie też wyląduje. Dobra, lecimy wyżej. IGKS Tychy, drużyna trenera Derbina. Trener Derbin już nazwisko sobie wyrobił, prowadząc GKS Bełchatów, pokazując, że jednak ten warsztat trenerski ma na wysokim poziomie. Poszedł do GKS-u Tychy, no i proszę, że ci powiem, że w GKS-ie Tychy też to wygląda w miarę fajnie. GKS Tychy to jest chyba drużyna, która najmniejszą kadrą zdobyła największą liczbę punktów, bo u nich w całym sezonie zagrało, o ile dobrze kojarzę, nie wiem, około
15 zawodników, może tak naprawdę, czy 16, jeśli chodzi o full. To jest niesamowita sprawa, że po prostu z tak małej ilości piłkarzy trener Derwin potrafi ułożyć drużynę, która fajnie punktuje, dobrze gra. Tam jest ten Lewicki w napadzie, który gra kapitalne zawody, no i Konrad Jałocha, bramkarz, po prostu człowiek, który dzięki któremu GKS Tychy no, wybronił sobie parę spotkań, a szczególnie spotkanie z Brookbetem, bo on był chyba wtedy bohaterem tego meczu i gdyby nie on, no to tam by spokojnie dwójka albo trójka wpadła dla Brookbetu, a tak skończyło się na 0-0 i Tychy wywiozły punkt z Niecieczy. Tak, 11 obronionych strzałów, z tego co pamiętam, więc kapitalna liczba. Co mogę powiedzieć o GKS-ie Tychy? Na pewno rzucało się w oczy to, że oni grają w ogóle najmłodszym środkiem pomocy w lidze, bo tam był Oskar Paprzycki, 22 lata, tak. Jan Biegański chyba 17 i Łukasz Norkowski, 20-21. Biegański, przypomnijmy, już będzie w Lechii Gdańsk od rundy wiosennej. Tak, też ciekawy transfer. Więc na pewno to też warto podkreślić, bo to jakiś wyczyn był, że takim młodym środkiem zakręcili się wokół takiego dobrego wyniku. Łukasz Grzeszczyk też, myślę, sporo tam krytyki na niego spływało. Ja myślę, że to jest taki pierwszoligowy Filip Starzyński, że może troszkę być niewidoczny, ale zawsze te liczby ma. I z tego, co sobie wyliczałem, to ma najwięcej asyst drugiego stopnia w lidze, więc też fajna statystyka. W ogóle mają dość ciekawych zawodników. Mają Łukasza Monetę, mają Sebastiana Stabileckiego, którzy potrafią czasami też wejść z ławki i dać sporo drużynie. Ja też cenię sobie Damiana Nowaka, nie tylko dlatego, że gra w Radomiaku, po prostu uważam, że on w GKS-ie Tychy robił całkiem dobrą robotę, bo to jest zawodnik taki siłowy, z warunkami fizycznymi. On pasował, widać było, że pasuje do tego, co chce grać trener Artur Derbin i też mu się przydawał, czy gra od pierwszej minuty, czy z ławki, więc tak naprawdę GKS Tychy ma całkiem też mocną kadrę i stabilną. Trzeba przyznać, że te transfery... GKS Tychy, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Okej. Te transfery letnie też im raczej wypaliły, no bo Nemanja Nedić, mimo że kilka czerwonych kartek złapał, to chyba jedną, ale sporo żółtych zawsze łapał, ale to jest taki zabijaka, więc... Teraz miał, tego pasuje. Co patrzę, to teraz miał dwie akurat, także no ratował się, a grał wszystko, full ma zagrane, 16-16. Miał też Kamil Szymura dobrą rundę, moim zdaniem, też go rozważałem gdzieś do tej 11 kolejki, więc tam jest... Ja generalnie lubię ten projekt GKS-u Tychy, bo moim zdaniem jest całkiem zdrowo prowadzony. Może nie jakoś, nie mają tych wybitnych wyników, natomiast mają całkiem w porządku akademię, jak na poziom pierwszoligowy. Dają szansę tym juniorom, bo nie tak, że oni tam sobie ich produkują i gdzieś do szafy chowają. Potrafią zrobić fajne transfery, mają całkiem stabilny budżet, wzięli dobrego trenera. Moim zdaniem w przyszłości, może nie w tym sezonie, ale na pewno to jest jeden z zespołów, który pójdzie w górę. No na pewno tak. I teraz pytanie, czy GKS Tychy to będzie drużyna, która walczy o awans przez playoffy już w tym sezonie. Stadion jest, trener jest, skład jest. Wydaje się, że wszystko mają, co powinni mieć. Będzie ciekawy transfer chyba niedługo, więc myślę, że będą walczyć o ekstraklasę, o balarze na pewno. Myślisz? A może zdradzić, o kim Tychy myślą? Jeszcze nie mogę, bo jeszcze nie napisałem. Ale to wiesz, znowu bierze. Tak, zawsze mogłeś napisać, że od razu informowałeś tutaj, prawda, w radiu Widzew jako pierwszy, prawda, więc żeby ci nikt nie podebrał. Tak pewnie posłuchałem odbiorom. Już tego Biegańskiego powiem ci, że miałem przygotowanego szkicu, ale mówię, nie no, muszę się upewnić, żeby nie puścić babola, bo on gdzieś pójdzie inaczej. I w końcu przegapiłem. A no widzisz, no czasami tak jest. Dobra, lecimy wyżej. Mierz Legnica, drużyna, która swego czasu grała już w Ekstraklasie, potem spadła, zmiany w zarządzie i tak dalej. No teraz biją się ponownie. Oni rok temu grali w barażach. Tam chyba wyżeście ich z tych baraży wyrzucili, bo chyba, tak, dobrze pamiętam, bo już teraz jak mi się wszystko miesza, jako Radomiak. Tak. Dokładnie. Tak, i ty nawet mówiłeś o tym, że potem się chyba spotkali się w Pucharze Polski i mówiłeś, że to teraz to już Radomiak słabiej, miesiąc rozbija, a tu się okazało no, na odwrót znowu, że wy znowu tego miedzieście posadzili. To było kuriozum, po prostu Radomiak przystępował do tego meczu, tam mając tak na dobrą sprawę, no z 15 zawodników, którzy byli cały czas w tej
mieć Legnica po przebudowie, tam ściągnęli sobie nazwiska typu Matuszek i tak dalej, no fakt, że tam nie wystawili najmocniejszego składu, ale no i tak, dostać tam chyba 0-4 było, czy tam 1-4 w trąbę od Radomiaka na starcie sezonu, to naprawdę było bolesne. Jak później chyba rozmawiałem z Kamilem Zapolnikiem, to mówił, że kurde, no takie trochę ich to w traumę spędziło, zwłaszcza jego, bo on odrzucił ofertę Radomiaka, więc mieli tam wesoło i pamiętam też, że oni się strasznie później napięli, żeby w tym Radomiu wygrać, bo oni wtedy zaliczyli taką pasę, że przegrali chyba w lidze 1-3, w barażach 0-3 i w tym pucharze tam 1-4 czy 0-4, więc trzy wyjazdy do Radomia chyba i trzy razy dostali tak no, potężnie w łeb. Więc no, mieli słaby start, ale troszkę się później pozbierali. No to też jest zespół, który, ja to powtarzam chyba od półtora sezonu, mega problemy w defensywie. No, ja nie rozumiem, jak trudno jest złożyć sobie takich czterech obrońców, którzy nie będą się zabijać. A oni nie potrafią. Potrafią kupić napastników, którzy będą strzeli sporo bramek i którzy tam napędzą, a nie potrafią sobie zebrać tych czterech obrońców. No, no właśnie, nie rozumiem tego, ale... Odnośnie napastników, Kamil Zapolnik, wicelider klasyfikacji strzelców, 11 bramek zdobytych, 4 skarnych. No powinien mieć dwie więcej, ale dwa karne mu nie weszły i stoi na tych 11. Objawienie sezonu? Znaczy, jeśli chodzi o miecz? Nie, ja się spodziewałem po nim, wiesz? Spodziewałem się tego po nim, myślę, że to jest piłkarz na ekstraklasę. Niesłusznie moim zdaniem nie dostał szansy w ekstraklasie od jakiegoś innego klubu, bo w Zabrzu nie miał na co liczyć czy Igor Anhulo, to jest oczywiste. Ale na spokojnie, nawet patrzymy na tych Beniaminków, którzy teraz są, nie wiem, Stal Mielec chociażby, która ma problemy z napastnikiem, moim zdaniem na spokojnie Kamil Zapolnik by je rozwiązał. Dobry zawodnik, no w pierwszą ligę to on zdecydowanie przewyższa, bo czasami są piłkarze, którzy sporo strzelają, natomiast tej ligi tak nie przewyższają. No nie wiem, Adam Piasecki moim zdaniem nie zjadał aż tak ligi, jak teraz robi to Kamil Zapolnik. Też fakt, że ten Kamil Zapolnik sporo gdzieś tam, mimo że on mówi, że gra jako dziewiątka, no sporo zbiega na skrzydła, sporo pracuje, gdzieś ma chyba ze 4 asysty, czy tam jeszcze asystę drugiego stopnia, więc jest taki dość wielowymiarowy, bym powiedział, ten piłkarz, widocznie przewyższający ligę. Okej, dobra. Lecimy wyżej, uwaga, Arka Gdynia i mamy kolejnego spadkowicza i tu jest dla mnie niesamowita sytuacja, może ty będziesz mógł rzucić większe światło na to, co się wydarzyło, mianowicie zmiana trenera w Arce Gdynia, z jakiego powodu mamy na ławce trenera Marca, a nie mamy już trenera Mamrota. Co tam się takiego wydarzyło, bo ja jestem niesamowicie zaskoczony. No Arka Gdynia, jakby na to nie patrzeć, pomimo spadku, w tym momencie piąte miejsce, 3 punkty straty do łódzkiego klubu sportowego i dzieje się to, co się dzieje. Teraz wiemy o kolejnych transferach. Prawdopodobnie brat Rafała Wolsztyńskiego, czyli Łukasz Wolsztyński, wyląduje w Arce Gdynia, więc będziemy mieli kolejnego piłkarza tam z ofensywy. Ja tam się nawet śmiałem swego czasu i chyba na Twitterze rzuciłem taki, nie wiem, brat strzał braci Tashibana, prawda, że teraz będziemy mieli dwóch bliźniaków w przodzie i oni będą dzielić i rządzić, jeśli chodzi o kadrę. Natomiast oni tam mają innego piłkarza, który się nazywa Juliusz Letniowski, również 11 bramek zdobytych, co prawda 6 karnych, ale jednak są. No i Arka Gdynia to jest dla mnie drużyna, która może spokojnie się włączyć o walkę o awans bezpośredni i szybki powrót na grono ekstraklasowiczów. Moim zdaniem Letniowski jest troszeczkę przeceniany, nie powiem mocno, ale troszeczkę, bo na pewno finisz rundy miał słabszy i miał takie mecze, że troszkę znikał. Te liczby mu podbiły karne na pewno, to fakt. Ale no też nie będę jakoś jechał chłopaka, bo jednak swoje w tej lidze zrobił. No, chyba drugi czy trzeci wynik, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, więc jest okej. Okay. Co jeśli chodzi o trenera, no widziałeś, jaka była burza na Twitterze. Pewnie też czytałeś rozmowę moją dzisiejszą z trenerem Mamrotem. Jeszcze nie zdążyłem, wiesz, nie miałem jeszcze okazji, ale widziałem, że jest, więc na pewno przeczytam to od razu mogę powiedzieć. Myślę, że sporo wyjaśnił trener Mamrot, bo no nie bije od niego jakiś taki mega żal w stosunku do właściciela. Myślę, że całkiem nieźle to ująłem w tym tekście po niezwolnieniu, tylko w sumie po rozwiązaniu umowy, że obie strony były troszeczkę sobą rozczarowane i obie strony oczekiwały od siebie troszkę czego innego. Nie mówię, że czegoś więcej, ale może czego innego. No, czasami tak bywa, źle się panowie dobrali, może nie mogli ze sobą wytrzymać. I takie rozwiązanie chyba dobrze wyjdzie dla obu stron. No, skoro nie widzieli tego projektu dłużej właściciele Arki, bo oni też nie chcieli tego kontynuować, to nie było też tak, że ten Mamrot powiedział, że odchodzę i ktoś go próbował zatrzymywać rękami i nogami. A czy Arka jest, jeśli chodzi o wynik jesienny,
w dobrej sytuacji. Powiedziałbym, że jest mniej więcej na takim samym poziomie, jaką ma kadrę. Może troszkę więcej punktów powinni mieć, ale ja dalej stoję przy zdaniu, że to nie jest jakieś mega rozczarowanie, co Arka pokazała. Może powinni mieć tam ze 3 punkty więcej, no, teoretycznie 5, bo ten 100 mili GKS był chatów. Natomiast patrząc na to, jak się inne wyniki ułożyły, to myślę, że jest całkiem okej. Okay. To jest dobra baza do walki o awans z wiosną. Bracia Wolsznicy zrobią duet, który pozamiata tą ligę na wiosnę? Nie wiem, że w tym. Nie wiem. Łukasz Wolsztyński na pewno będzie lepszy niż Rafał Wolsztyński, tak bym to powiedział. Nic do obu nie ma, ale po prostu myślę, że jest lepszy piłkarsko. I też Arce brakowało napastnika, to trzeba dodać, więc na pewno to jest dobry transfer i ciekawy transfer. Mimo, że tam część osób sugerowała, że to jest koneksja menedżerska, to ja myślę, że Arka na pewno na bardziej mnie ciekawi ten piłkarz z Ekwadoru, bo tak ktoś chyba napisał komentarz, że po zdjęciu to wygląda jakby miał tam 10 kg za dużo i też tak mi się wydaje, że taki troszkę... Tak. Dokładnie, może być ciekawie, ale pamiętasz o tym, jak rozmawialiśmy na prześwietleniu Radomiaka, to wy też mieliście takich paru gagatków po prostu nie wiadomo skąd i też żeś się właśnie mocno dziwił, prawda, co to ze wynalazki do Radomia trafiają. No właśnie, tak przechodząc płynnie do Radomia, bo on jest następny, no to w sumie teraz powinienem dać ci pełne 40 minut, żeby się mogły poopowiadać o Radomiaku, ale w telegraficznym skrócie o twoim klubie. Co tam się dzieje, bo dla mnie robota trenera Banasika to jest znowu rzecz niewiarygodna. Czwarte miejsce z tą kadrą, którą on ma w tym momencie zbudowaną i z tymi oczekiwaniami, jakie były przed sezonem, one nie były jakieś wybitnie duże, bo nikt nie mówił o tym, że będziecie walczyć o awans bezpośredni, a jesteście niesamowicie blisko, bo czwarte miejsce i 2 punkty straty. Wiesz co, to zależy, bo część osób jednak gdzieś troszkę o tym mówiła, że tak może być, w sensie, że Radomiak powinien walczyć o awans. Myślę, że jest trochę tak, że tutaj ludzie bardzo szybko jakby się podpalają. Że jak na przykład były te 2 dobre wyniki z Miedzią, czy tam 4-1, no w każdym razie 2 razy po 3 bramki strzelone, to była od razu taka pompka, że no ten skład jest, nawet gdzie słyszałem, że w zarządzie taka podobna pompka była, że ten skład jest lepszy od poprzedniego, takie troszkę już bujanie w obłoku. I myślę, że kibice też, bo tam parę hejtów odebrałem, że no, bo mówię, że ten Radomiak taki słaby, a zobacz jak zaczął. Ale tak obiektywnie rzecz biorąc, no, to jest wynik ponad stan zdecydowanie, to co zrobił trener Banasik. Już nawet pomijając to, że ma takich zawodników w kadrze jak ten Morimakan, Diane i tak dalej, no to... 25 minut rozegrane przez cały, tak? Przez całą rundę. Tak, ale skróty jego akcji sobie wycinam po prostu z Instata i gdzieś mam w ramce oprawione. Nie, naprawdę wynalazek, ale pytanie, mówię, no to są jakieś koneksje menedżerskie, ja nie wiem o co chodzi, z jakiego powodu, to co żeśmy się zastanawiali, z jakiego powodu ci piłkarze zostali sprowadzeni, jeżeli tak wiadomo, że może grać tylko i wyłącznie jeden zawodnik z paszportem spoza Unii, jest im Leandro, on blokuje wszystko przecież, jeśli chodzi o Radomiak. Tak, chociaż tam bez paszportu jest tylko Ebuele, więc, ale to już zostawmy ich, bo to jest tyle czasu. Tak, powiem tak, największy problem jest, że to nie są ci obcokrajowcy, tylko na przykład to jest to, że no nie wiem, Miłosz Kozak nie zastąpił w 100% Patryka Mikity. I dlatego uważam, że to jest wynik ponad stan, bo w tamtym sezonie lewa strona Patryk Mikita i Dawid Abramowicz funkcjonowała bardzo dobrze, dużo lepiej, nawet bym powiedział, niż strona Jakubik Leandro, która też była mocna, to nie było tak, że była jedna słaba strona. A teraz widzę, że jest jedna strona, która jest wyraźnie słabsza, czyli ta Bogusz Kozak, która nie robi tylu liczb i jakby też nie ma takiego dużego wpływu na grę. Natomiast strona Jakubik Leandro tego Radomiaka ciągnie tak jak w drugiej lidze. Więc na pewno tu są jakieś pewne minusy. No też kwestia tego, że Damian Gąska, mimo że ma potencjał, to nie zastąpił w 100% Rafała Makowskiego. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o... Jeśli miałbym powiedzieć, że w którymś miejscu zespół zrobił progres, no to ma lepszych napastników niż przed rokiem, to zdecydowanie. A to natomiast na pewno, całość... Karol Angielski czy Podliński, no to jednak zrobili robotę, no razem 10 bramek mamy przywieźli dla was. Więc ja wyżej cenię Podlińskiego. I ogółem myślę, że to jest właśnie taki jeden punkt, w którym Radomiak jest wygląda lepiej niż przed rokiem, a cała reszta kadry jest na takim samym lub może troszeczkę nawet bym powiedział niższym poziomie, więc tym większy szacun dla Dariusza Banasika za ten wynik. Nie wiem, na co będzie stać się Radomiaka wiosną, bo powiem szczerze, że
już abstrahując, czy są jakieś tam problemy dalej tak i w ogóle, po prostu Radomiak na trenera Banasika ma bardzo słabe okienka zimowe. Zwykle było tak, że latem się udawało jeszcze jakieś piłkarzy ściągnąć konkretnych i te kadry zbudować, natomiast zimą w tamtym sezonie pamiętam, że przyszedł kapitan reprezentacji Bermudów Dante Levero, który później uciekł z Radomia i wszystkich oskarżał o rasizm i zimą. Chyba nie, może się pomylę, ale chyba nie. A dwa lata temu przyszedł chyba tylko Adam Banasiak, więc no to też w tym sezonie okej, najlepszy tam asystent ligi, głównie ze stałych fragmentów, no ale to też nie było takie nazwisko, które ściągane było po to, że Radomiak wskakuje na wyższy poziom. Więc te okienka zimowe zawsze były problemem. Rafał Makowski teraz tam był przymierzany, ale też dzisiaj pisałem, że no to nie jest tak blisko, jak niektórzy twierdzą, więc nie wiem, czy Radomiak zdoła ściągnąć takiego lidera, który zdoła ich jeszcze przeciągnąć przez tę wiosnę, kiedy wszyscy będą bardziej zmotywowani i też pewnie wzmocnieni na awans. Dobra, po Fundambu i Michalskim już nie płaczecie. No, wiesz co, w sumie nie wiem, bo patrząc na to, że w Widzewie może troszkę im nie idzie, ale w Radomiaku im szło dobrze i myślę, że Michalski lepiej by się prezentował niż Miłosz Kozak. W tym momencie, o proszę, widzisz. Dobra, Szymek, o Radomiaku porozmawiamy sobie częściej i więcej w prześwietleniu Radomiaka po raz kolejny, bo już Cię zapraszam do audycji, bo planujemy sobie powrót do tego cyklu przed rozpoczęciem rundy wiosennej, więc na pewno będziesz ekspertem odnośnie Radomiaka i sobie szczegółowo porozmawiamy na ten temat ponownie. Natomiast teraz, z racji tego, że i tak już żeśmy audycję mocno przekroczyli, ale to, co Ci pisałem, audycja ostatnia w ramówce, więc możemy sobie spokojnie, mamy czas nieograniczony, możemy troszeczkę jeszcze porozmawiać. Przechodzimy do trzech najlepszych drużyn, które są po jesieni. Zaczniemy od rewelacji rozgrywek, bo inaczej tego nazwać nie można. Drużyna Górnika Łęczna, drużyna Kamila Kieresia, która wygrała drugą ligę. Nikt nie mówił, że oni będą walczyli o bezpośredni awans, nikt nie mówił, że oni będą walczyli o playoffy. To miała być drużyna, która miała sobie spokojnie zbudować podstawy w pierwszej lidze i być może coś w następnym sezonie atakować, a tu się okazuje, że no naprawdę mają zbudowaną konkretną drużynę i kto wie, czy Górnik Łęczna nie będzie drużyną, która będzie się liczyła do ostatniej kolejki w walce o bezpośredni awans. To jest ciekawe, nie? Bo przed sezonem też rzuciłem takie hasło, troszkę takie pompowane nadzieją, natomiast zawsze było tak, że jeden z Beniaminków nieoczekiwanie szedł w górę. W tamtym sezonie był to Radomiak, to mimo wszystko, mimo że Radomiak miał naprawdę dobrą kadrę na pierwszą ligę, to nie spodziewałem się, że aż tak wystrzelą i myślę, że niewiele osób się spodziewało. Wcześniej wiadomo, tam ŁKS, Tak. Więc teraz ten Górnik jakby zajął ich miejsce. I ja też troszeczkę się dziwię, że niektórzy tak deprecjonują, że a nie, no teraz to będzie zjazd. No w tamtym sezonie też miał być zjazd Radomiaka, miał być zjazd Warty Poznań, a się okazało, że jednak dowieźli te baraże aż do finału. Więc nie wiem, czemu Górnik miałby tego nie zrobić. Rozmawiałem ostatnio, powiem Ci, tak już zdradzę, kto będzie następnym gościem mojego cyklu, Kamil Kiereś. Rozmawiałem z nim już nawet i też mi troszkę przedstawił tę swoją wizję. Ja myślę też, że całkiem rozsądnie buduje drużynę, wie czego chce od zawodników, wie jak chce grać, zdaje sobie sprawę, że to nie jest mega piękny futbol i że to nie będzie druga Barcelona, ale akceptuje to i robi to, co chce, co przynosi efekty. I też myślę, że Górnik Łęczna, tam słyszałem gdzieś, że Seweryn Michalski podobno z GKS-u Bełchatów tak, ma tam... Tak, taka informacja do mnie trafiła, że właśnie ma trafić ponoć na... do Łęcznej, więc zobaczymy. No, ja jestem ciekaw tego, co trener Kiereś tak naprawdę zbuduje jeszcze mocno w tej Łęcznej. Jemu tam zaufano, jemu dano pracować. Pamiętamy, co było w drugiej lidze, gdy oni mieli tą serię porażek. On dostał nowy kontrakt i na tyle się tym odpłacił, że mówię, zrobił pewny awans, bo to nie był awans jak awans Widzewa, że po prostu czekał do ostatnich minut, co się stanie w Katowicach, tylko jednak we własne ręce i we własne nogi to wzięli i świętowali ten awans, a teraz, tak jak mówię, no, trzecie miejsce i to jest na pewno niespodzianka. Nie chcę mówić jeszcze rewelacja, ale jeżeli utrzymają to na wiosnę, to będzie można tak powiedzieć o tej drużynie. Ja myślę, że mogą się utrzymać na miejscach barażowych. Mają całkiem niezłych zawodników typu Wojciechowski, typu Śpiączka, chociaż Śpiączka troszkę obniżył loty. Ale tak, moim zdaniem się mogą utrzymać. Też ciekawe, kogo oni ściągną zimą. Bo pewnie nie będą mieli wielkiego budżetu, natomiast jeśli tak patrzę mniej więcej na to, co mi powiedział trener Kieresz i tak widzę, że mogą mieć taki typ piłkarzy niskobudżetowych, którzy pomogą im wzmocnić kadrę,
więc myślę, że jakoś znacząco lotów nie obniżą. Oni mają też ten atut, bo o tym nie wspomnieliśmy, własnego boiska. To jest chyba drużyna, która najwięcej punktów zdobyła na własnym terenie w lidze. Nie przegrała ani jednego meczu w Łęczni. Tak, więc 8-2-0 bilans. No, racja. Natomiast na wyjazdach już im wyszło słabiej, bo było 1-3-3, także jedno zwycięstwo tylko. Ale no tak, z 17 spotkań 10 rozegranych u siebie i to jest jedna drużyna, która no, nie przegrała w Łęcznej, także twierdza Łęczna. Z Brukbet nawet u siebie, więc to jest naprawdę duża sztuka. No i ta defensywa świetna. No cztery bramki tylko stracone, jeśli chodzi o spotkania u siebie, no to na pewno. No tam naprawdę Gostomski, no to właśnie to, co mówiłeś, Gostomski chyba najlepszym bramkarzem i wiesz co, tak jak patrzę na to, to też mi się wydaje, że to jest chyba zawodnik, który no, najlepsze umiejętności aktualnie prezentuje, jeśli mówimy o bramkarzach z pierwszej ligi. Tak, też tak myślę. On ma największy procent obronnych strzałów i to też nie jest tak, że tych strzałów było mało, tylko tam go bombardowali nieźle i zresztą ja pisałem już chyba parę razy, że te jego interwencje generalnie były takie, że no bo czasami można sobie łatwo nabić ten procent. Myślę, że Tomasz Łaska na przykład miał sporo obronionych strzałów, ale miał łatwiejsze strzały niż Maciej Gostomski. Tu pamiętam te interwencje Gostomskiego, niektóre nawet z Widzewem, które tam tak, po prostu... Tak, no on tam przecież wybronił mecz. No, gdyby nie to Widzew by tam wygrał to spotkanie, bo Widzew był dużo lepszą drużyną i ja naprawdę żałowałem, że potem przyszła ta epidemia koronawirusa, bo ja się spodziewałem, że my w końcu odpalamy, prawda, że wjechaliśmy na te odpowiednie tory i pójdziemy do góry, a tu się niestety halt, nie ma dalszych gier, więc żałowałem, ale tak, Gostomski w tamtym spotkaniu naprawdę wzniósł się na szczyty umiejętności, bo wyjął niektóre takie piłki, które no, które mogły spowodować to, że wtedy by przegrali i mieliby tą jedną, jedyną porażkę u siebie za pytanie, jak sami podbierze, nie? Bo też no, zawodnik po takiej rundzie to może być na celu niego ekstraklasy. No tak, tylko pytanie, jakie cele postawi przed sobą Górnik Łęczna, bo jeżeli postawi sobie to i przekalkulują, to wszystko wiadomo, tam jest ten sponsor Bogdanka, więc jeśli chodzi o kasę, to ja myślę, że oni nie będą mieli problemu. Natomiast jeżeli sobie przekalkulują i powiedzą, a próbujemy walczyć o awans, no to Gostomski zostaje na 100% w Łęcznej. No też tak myślę, chociaż też no, kwestia zawodnika, nie, bo jednak z niewolnika nie ma pracownika i też nie ma co czasami blokować komuś kariery, bo to się źle kończy. Ale to mówię, to wiele zależało od okienka transferowego moim zdaniem. Jeśli uda im się utrzymać tych liderów, ściągnąć kogoś ciekawego, to moim zdaniem na spokojnie gdzieś się w czołówce zakręcą i zostaną. Tak, teraz czytam jeszcze komentarz na YouTubie od jednego z słuchaczy, Listek 2000. W Łęcznej antyciała zadziałały jak doping. No to już wiemy, czemu Widzew tak dobrze zagrał. Dobra, przechodzimy sobie do Łódzkiego Klubu Sportowego. No i tu jest klub zagadka. Wjechali w ligę jak dzik w żołędzie, no po prostu niesamowicie wzięli tą ligę szturmem. Wydawało się, że mają tak poukładaną drużynę, że oni po prostu zmiotą to tak jak potrzeba. Trener stawowy przychodząc do ŁKS-u jeszcze w ekstraklasie traktował rundę wiosenną w sumie jak sparingi, bo oni dobrze wiedzieli, że zlecą, więc mieli sparingi z najlepszymi możliwymi drużynami w całej Polsce. Zbudował odpowiednią drużynę i ta drużyna zaskoczyła od samego początku. Zdobyła gigantyczną liczbę punktów, bo dobiła do około 30 i stop. I teraz pytanie, czy to ŁKS-u się nauczyli przeciwnicy, czy pomysł na grę się wypalił? Ja bym powiedział, że oni mieli spore problemy z kontuzjami i przez to się stało. Znaczy najpierw tam były kontuzje, później chyba jakieś tam kartki, koronawirus. To się tak składało, że oni w pewnym momencie tak naprawdę przestali już grać swoim takim docelowym składem. Tam było dużo roszad. No wykoleili się gdzieś na Radomiaku, który się świetnie zabarykadował i chyba od tego tak naprawdę to poszło, ale właśnie tak pamiętam, że to był każdy mecz, w którym komuś ŁKS-owi brakowało i w końcu zaczęło im odpadać tyle tych kół, że już dalej nie mogli ujechać. No to choćby ten koronawirus, bo oni mieli bardzo szlachetne podejście, tak my gramy do końca, co by się nie działo, to gramy. No jak się okazało, że już nawet nie mamy 11 do grania, to dopiero stwierdzili, że to dobra, to przełóżmy ten mecz może. I nie wiem też, czy to było takie do końca dobre. Nie jestem fanem, to od razu też gdzieś tam krytykowałem na Twitterze, że Widzew tak chciał, bo tak słyszałem, że bardzo chciał grać te mecze w nowym roku. Troszkę jest to takie cwaniactwo, natomiast żeby później to się nie zemściło na ŁKS-ie, że oni nie byli tacy cwani, żeby sobie przełożyć te dwa czy jedno spotkanie i stracą te punkty i po prostu im ich zabraknie. Chociaż też trzeba przyznać, że jeśli ktoś oglądał mecz z Brukbetem i wiedział, że ŁKS jest, znaczy nie wiedział, że ŁKS jest osłabiony, to by nie powiedział, że to jest drużyna, której brakuje jakichś ważnych ogniw, bo moim zdaniem ŁKS z Brukbetem zagrał może nawet lepiej niż Brukbet.
tylko mimo też pecha do sędziego, no to trzeba przyznać, oni ich tam oszukali jawnie. Tak, to dokładnie, tam było. No przekręcili ich i to zdrowo, no dokładnie, nie, to tu się zgodzę, no tamto spotkanie na pewno ŁKS-owi wyszło dużo, dużo lepiej, no przegrał po błędach sędziego, natomiast ja tak sobie myślę, że Łódzki Klub Sportowy to jest drużyna, którą Radomiak rozgryzł, bo to co powiedziałeś właśnie, że spotkanie z Radomiakiem było tym pierwszym, gdzie ŁKS-owi nie poszło i od tego zaczęła się ta fala, natomiast rozmawiałem z osobami z Łodzi, które zajmują się oczywiście bliżej ŁKS-em niż Widzewem i one wyraźnie mówią, że wystarczyło odciąć Hiszpanów. Zagęścić środek pola, odciąć Hiszpanów i ŁKS przestał istnieć. Tak, tak, zgodzę się z tym. Zresztą my, tak patrzę sobie teraz na skład meczu z Puszczą Niepołomice właśnie i szukam tych ubytków. Z Puszczą chyba jeszcze tylu ubytków nie było z tego co widzę, ale później tam się troszkę zaczęły. Z Puszczą grali w dziesiątkę przecież od 27 minuty. Więc tak, no, więc dokładnie. To naprawdę było tak, że oni z Puszczą grali w dziesiątkę, i też walczyli w sumie tam jak równy z równym z nimi. Z Górnikiem Łęczna też już sobie sprawdzą, bo właśnie to zaciekawiło. Z Górnikiem Łęczna to grali bez tego, co widzę, też paru podstawowych zawodników. No czyli tak gdzieś mniej więcej to się potwierdza, co mówiłem, że te kłopoty były. Więc generalnie ŁKS moim zdaniem jest klubem, który na spokojnie wywalczy awans i wcale mu nie trzeba jakiejś wielkiej rewolucji kadrowej. Natomiast no, padł trochę ofiarą tego pecha, też tego, że grał z mocnymi rywalami na koniec, bo jakby nie patrzeć, inaczej się podchodzi, jeśli dwóch zawodników na przykład ci wypadnie i masz grać z zespołem z dołu tabeli, a inaczej jak oni mieli taką serię, że tam oprócz Puszczy to praktycznie był tak, Radomiak, Górnik, Miedź i Brukbet, czyli same zespoły z czołówki praktycznie, więc tutaj naprawdę mieli taką ścieżkę zdrowia praktycznie. I z tego też wynika fakt, bo ktoś kiedyś wypominał troszkę tak, że ŁKS nie punktuje dobrze z czołówką, ale on nie punktuje z nią dobrze, dlatego że z większością właśnie grał już pod koniec rundy i tam sobie nie radził. No to zobaczymy, jak ta runda na wiosnę będzie wyglądać, bo jeżeli taki będzie koniec dla ŁKS-u, no to wcale nie jest powiedziane, że ta drużyna będzie w pierwszej dwójce, co jeszcze, nie wiem, 4-5 kolejek temu i nikt by inaczej nawet o tym nie pomyślał, bo oni po prostu szli łeb w łeb z Brukbetem. No i właśnie, Brukbet, na ostatnie minuty omówienie drużyny Lewandowskiego. Drużyna chyba, która sobie tak myślę na 5-6 kolejek przed końcem zapewnia awans do Ekstraklasy. Oczywiście, jeżeli utrzyma formę, którą prezentuje aktualnie, Gergel skuteczność podtrzyma, bo 14 bramek, tylko 2 z karnych, także 12 bramek z akcji strzelone przez Gergela. Trener Lewandowski zbudował, nie chcę powiedzieć, że potwora, bo to jeszcze nie teraz nie można o tym mówić, ale jeżeli oni utrzymają tą formę i tą dyspozycję na wiosnę, to myślę, że sobie spokojnie ten awans zapewnią i w niecieczy na nowy sezon znowu będzie mieli Ekstraklasę. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo tam nawet takie transfery jak Samuel Stefanik i Martin Zeman się okazały, nie to, że po prostu solidnymi transferami, ale bardzo dobrymi ruchami, więc to jest to, jaką tam pracę miał Mariusz Lewandowski, to chyba będą legendę tym krążyły. Fajny zespół też, no trzeba przyznać, że mają finanse na to, żeby się bawić w ten sposób, w sensie stać ich na to, żeby sobie opłacać kolejny rok takiego Piotra Wlazły na przykład, który cały czas jest w topce ligowców w pierwszej lidze. No Roman Gergel to samo, to nie jest tak, że oni sobie gdzieś wynaleźli gościa, który wystrzelił, tylko to jest czołowy zawodnik w lidze od dłuższego czasu. A tył zapewnia Tomasz Loska, prawda, w bramce. A właśnie, bo to jest chyba tak, że przez pewien czas było tak, że obok Odry to Brukbet grał dwójką młodzieżowców. Nie przez cały czas, ale przez długi czas pamiętam, że Marcin Grabowski, nie pamiętam, tak. Michał Orzechowski chyba przez pewien czas tak grali chyba. Chyba tak, ale potem Orzechowski wiadomo już szedł, bo znaczy nie, Orzechowski. On miał... Tak mogło być coś takiego na początku sezonu chyba, tak też mi się kojarzy. Teraz już nie sprawdzę, bo trzeba byłoby to zerknąć tak naprawdę po tych wszystkich meczach, ale może tak mieć. Tak, bo ogólnie drużyna nie cieczy, no gdzieś tam promowała tą grę też na dwójkę młodzieżowców, sam o tym wspominałem. No Grabowski to w ogóle do tej pory, prawda? 17 spotkań rozegranych. Grabowski w ogóle bez żadnego odpoczynku. Kasper Śpiewak też fajny zawodnik. Spoko, bardzo, bardzo spoko scouting sobie odpalili, że
wyciągnęli paru tych gości i też oni teraz No pod Adam trudnym Radwański, który im zimowym. zrobił środek pola, na początku nie grał, bo wiadomo, że on się musiał odbudować, tam trener Lewandowski o nim mówił, że on przyszedł z Widzewa i nie wyglądał jak piłkarz, więc on musiał się odbudować, no ale jak już zaczął grać, no to wszedł z buta w tą drużynę. Miał taki moment, w którym miał chyba ze 4 czy 5 meczów, w których co mecz miał jakąś asystę drugiego stopnia albo bramkę, taki miał No dobry bramkę okres. to on jedną Tam strzelił, to tylko z Widzewem akurat. tak, no to po prostu to było tak, że on albo gol, albo bramka, albo asysta drugiego stopnia, tego typu rzeczy cały czas. Więc No, czyli tak to wyglądało. zawodnik cały czas pod grą, który się dobrze pojawiał. Też uważasz, że Bruk Betermalika to jest główny faworyt do awansu i raczej nikt im tego pierwszego miejsca nie odbierze? Tak, myślę, że tak. Zapewnią sobie awans i jestem ciekawy, co zrobią po awansie. Czy będzie takie troszkę odważniejsze postawienie na tą młodzież i tego na przykład Śpiewaka i tak dalej, bo oni też mogą sporo ugrać w junior system, oni są wysoko, więc na pewno to byłby taki też fajny sygnał, że ten klub jednak no, idzie w jakimś kierunku, bo że już nie będzie kojarzony z takim ściąganiem tych gergeli i tak dalej. Z całym szacunkiem do gergela, który teraz robi robotę. W pewnym momencie to jednak było tak, że jak Termalika, to my tam kojarzyliśmy, że jakiegoś Słowaka zaraz Ukraińca tam ściągną i tak to będzie wyglądało. To oni mieli takie absurdalne transfery, no przecież oni potrafili dać 60 tysięcy złotych Bartoszowi Śpiączce, no z całym szacunkiem. No. Tak, dokładnie. Kiedyś się mówiło, że Grzegorz Bonin, który grał bodajże nie, chyba w Górniku Łęczna, że zarabia 60 tysięcy i w ogóle za co taki piłkarz bierze takie pieniądze, prawda? No, No, teraz. wyglądało. Ale jak płacą, wiesz, no słuchaj, no nikt nie dyskutuje, no jak ty byś miał dostać 60 tysięcy za grę, no to też byś z pocałowaniem ręki wziął coś takiego, prawda? No jeżeli znalazłeś frajera, no to go duś, nie? To jest chłopak, który w Ekstraklasie po prostu podbił ją. Nie chcę to powiedzieć, bo kiedyś była chyba taka zabawna sytuacja, że my się z nim tam 3 razy ustawialiśmy na wywiad, jako weszło różne osoby i on nigdy nie chciał rozmawiać, bo mówi, ja Ekstraklasie będę wspominał. Więc to jest piłkarz, którego sekretu nigdy nie poznamy. Tak, no dokładnie, sekretu nie poznamy. Wiesz co, tak jeszcze na sam koniec już, bo mamy omówione te wszystkie kluby, odnośnie tej twojej jedenastki, bo tam widzę Gostomski, Grabowski, Bodzioch, Dank, Podgórski jako linia defensywna, Paprzycki, Spychała, Pirulo, Banaszewski, Gergel, Zapolnik. Ja mówiłem o dwóch, nie, jednak o jednym zawodniku, którym bym się kłócił, mianowicie właśnie ten Adam Radwański, a mi go tutaj niesamowicie mega brakuje. Za takiego Spychałę to by wszedł po prostu jak trzeba. No i pytanie właśnie, czy czemu ten Spychała, czemu on tak u ciebie po prostu zasłużył na to, że się znalazł jednak w 11 kolejki, bo to nazwisko mnie po prostu no, tak mega zdziwiło. No zresztą się zgadzam. W dużej mierze nie ma co ukrywać, że to jest też konsekwencja tego, że sobie narzuciłem trochę te ramy jednego zawodnika, no oprócz Brookbetu, jednego zawodnika z danej drużyny. Jedni się dziwią, że to w takim razie nie jest najlepsza 11, ale z drugiej strony moim zdaniem dzięki temu jest lepszy pogląd na całą ligę. Mamy troszkę wyróżnionych takich właśnie liderów tych drużyn, które były troszkę niżej i pewnie byśmy o nich nie mówili w innych okolicznościach, bo na spokojnie by tam można było wcisnąć kogoś z Brookbetu i mieć, że tak powiem, odbębnione. Maciej Spychała, sam się zastanawiałem, czy dać jego, czy Wojciecha Łuczaka, bo to byli tacy dwaj liderzy. Wojciech Łuczak troszkę bardziej odmienił Brookbet, ale też jest trochę bardziej ofensywnym zawodnikiem, więc z niego zrezygnowałem. Na pewno nie było jakiejś moim zdaniem mega konkurencji w środkowej strefie. Nie wiem, czy Adam Radwański, może bardziej ten Juliusz Letniowski by się tam nadawał. No nie, Adama Radwańskiego bym tam chyba nie widział. Nie aż tak dobry był, moim zdaniem. No właśnie mówię, no ja od czasu, kiedy wszedł po prostu do Brookbetu, to no dla mnie środek pola bez tej drużyny tam po prostu, no już jej nie mógł inaczej wyglądać. Naprawdę kapitalny piłkarz. Ja żałowałem, że on odszedł z Widzewa. Wiadomo, że odszedł wiadomo w jakich okolicznościach, natomiast pod kątem sportowym, no to jednak duży minus, bo taki piłkarz w Widzewie na teraz, na takie dziesiątce, to po prostu byłby jak złoto, tym bardziej, że właśnie on tak grał w drugiej lidze, no i jego zgranie z Marcinem Robakiem dało nam dużo bramek w poprzednim sezonie. No teraz już tego niestety nie było. Dobra, mamy godzinę 22:33. Dzięki Szymon, że zgodziłeś się przedłużyć program o pół godziny, bo wydaje mi się, że dzięki temu omówiliśmy to w miarę szczegółowo. No, no mówię, ustawiony był jako ostatni, dzięki temu można było go troszeczkę przedłużyć. Więcej cię słuchaj nie zatrzymuję, bo pewnie robota jutro czeka i parę rzeczy są do napisania, między innymi o tym transferze z tych, także będę wyczekiwał za chwilę, może nie za chwilę, ale może jutro informacji o kim to mowa. Także dzięki jeszcze raz, że byłeś z nami. Oczywiście zapraszamy cię do nas do radia następnym razem. Pewnie przy najbliższej okazji to będzie prześwietlenie Radomiaka. Dobra, bardzo chętnie wpadnę i dzięki również za rozmowę.
Trzymaj się serdecznie. Dobranoc, cześć. Dobranoc. No, był z nami Szymon Janczyk z portalu weszło.com. Jeśli chodzi o Szymona, tak jak powiedziałem, ekspert od pierwszej ligi, wydaje mi się, że powiedział bardzo dużo ciekawych informacji. Uargumentował odpowiednio to wszystko, co się wydarzyło w pierwszej lidze. Ja wam już chcę serdecznie za dzisiaj podziękować. Byliśmy troszeczkę dłużej w ramówce niż było to oficjalnie opisane, no ale podsumowanie ligi ma to do siebie, że powinno trwać troszeczkę dłużej. Ja tylko jeszcze powiem, co w dniu jutrzejszym mamy tak, dzień dobry widzowie, od początku Andrzej Klęba z Maćkiem Wojciechowskim, potem Trybuna Prasowa i zestaw powtórek Archiwum, Pierwsza Liga Mistrzów oraz powtórka Trybuny Prasowej. Następnie będziemy mieli niebieską erkę i no niestety wysypał nam się dzisiaj wywiad tygodnia z Leszkiem Bogdanowiczem. Mamy obiecane, że być może jeszcze do niego dojdzie, ale to dlatego nie wyrzuciliśmy go z ramówki. Być może będzie przełożony po prostu na jakiś najbliższy termin, a z prezesem Rady Nadzorczej Widzewa warto porozmawiać. W zamian tej audycji będzie sekcja widzewska od Adama Sadowiaka, a na koniec zapraszam was ja na rozmowę totalnie swobodnie, czyli Michał Nibarski z moją skromną osobą. Pogadamy sobie już w takim okresie bardziej przedświątecznym. Jak to mówią we wtorki, te rozmowy bardziej kulturalne, więc coś na pewno o muzyce, sporcie, książce, filmie. Z Nibarem pogadamy. Za dzisiaj ja wam serdecznie dziękuję. To był magazyn Pierwsza Liga Mistrzów. Do usłyszenia w najbliższym czasie, pewnie do jutra. Trzymajcie się. Dobranoc. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Hej widzewiacy, jako redakcja Radia Widzew chcemy wam życzyć wszystkiego widzewskiego pod nadchodzące święta oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku. Oby z awansem, trzymajcie się!